Dzień dobry. Witam wszystkich zgromadzonych w siedzibie Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej na debacie przedwyborczej kandydatów do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej. Witam również internautów śledzących transmisję online tego wydarzenia. Szczególnie gorąco witam kandydatów biorących udział w debacie. Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska reprezentują pan Maciej Buczyński. Nie należy do partii politycznej, zawód ekonomista, miejscowość zamieszkania Biała Podlaska. Oraz pan Sulima Marek, przedstawiciel Paktu Senackiego, kandydat do Senatu, członek partii politycznej PSL, zawód rolnik, miejsce zamieszkania Zasiadki. Witam następnie przedstawicieli Komitetu Wyborczego Konfederacja, który reprezentują pan Kasprzak Witold, członek partii politycznej Nowa Nadzieja, z zawodu ekonomista, miejsce zamieszkania Chełm, oraz pani Chmiel Krystyna, członek partii politycznej Ruch Narodowy, profesor nauk rolniczych, miejsce zamieszkania Biała Podlaska. Witam przedstawicieli Komitetu Wyborczego Trzecia Droga, który to reprezentują. Pan Ćwik Sławomir, członek partii politycznej Polska 2050 Szymona Hołowni, zawód przedsiębiorca, miejsce zamieszkania Zamość, oraz pan Maksymiuk Arkadiusz, członek partii politycznej Polskie Stronnictwo Ludowe, z zawodu rolnik, miejsce zamieszkania Czosnówka. Witam również przedstawicieli Komitetu Wyborczego Nowa Lewica, który jest reprezentowany przez panią Sokołowską Elżbietę. Nie należy do partii politycznej, z zawodu animatorka kultury, miejsce zamieszkania Wisznice Kolonia, oraz pani Klimkowicz Natalia, członek partii politycznej Nowa Lewica, zawód przedsiębiorca, miejsce zamieszkania Biała Podlaska. Witam członków Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej, witam przedstawicieli mediów relacjonujących debatę, Radio Biper, Radio Lublin, Wspólnota Bialska, portal Biała się dzieje, portal Podlasianin i portal bp24.pl. Szanowni Państwo, 8 września 2023 roku Bielsko-Podlaska Izba Gospodarcza wystosowała do 5 komitetów wyborczych osiągających w sondażach przedwyborczych najlepsze wyniki zaproszenia do udziału w dzisiejszej debacie. 4 komitety wyborcze przyjęły to zaproszenie, za co serdecznie dziękujemy. Zaproszenia nie przyjął Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Debata odbędzie się w 3 blokach tematycznych. Pierwszy, rozwój gospodarczy kraju i działania wspierające przedsiębiorczość. Drugi, rozwój regionu południowego Podlasia, szanse i zagrożenia. I trzeci blok tematyczny, sprawy ogólnospołeczne. Oświata i szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia, demografia i polityka migracyjna. W każdym bloku tematycznym zadamy po 3 pytania, na które będą odpowiadali przedstawiciele wszystkich komitetów wyborczych. I przedstawiciele każdego komitetu mają łącznie po 3 minuty na każde pytanie. Nie przewidujemy bezpośredniej polemiki pomiędzy kandydatami, natomiast każdy z nich ma prawo w ramach 3-minutowego czasu swojego komitetu odnosić się do wcześniejszych wypowiedzi innych kandydatów. Kolejność odpowiedzi na pytania została ustalona w drodze losowania bezpośrednio przed debatą. Jest ona taka, w jakiej witałem kandydatów. Tak zostały wylosowane numery. Po rundach pytań przygotowanych przez Radę Bialsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej przewidujemy do 5 pytań z sali i tutaj format tych pytań i odpowiedzi dowolny. Nie będziemy już ingerowali w sposób zadawania pytań i odpowiadania przez kandydatów. To tyle, jeżeli chodzi o sprawy formalne. Dziękuję bardzo, witam. Ze mną razem będzie debatę prowadziła pani Renata Kozioł. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, czyli żeby nie przedłużać, myślę, że zaczniemy od razu do pierwszego pytania. Przyjmujemy formę oczywiście siedzącą, będzie nam wygodniej. Czyli co,
Zaczynamy od pierwszego pytania w obszarze rozwój gospodarczy kraju i działania wspierające przedsiębiorczość. Czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być obecnie motorem rozwoju gospodarczego Polski i czy są one zdolne same generować innowacyjne rozwiązania? Jeśli tak, to jak je wspierać? Jeśli nie, to jak na nowo zdefiniować ich rolę w gospodarce? Czyli myślę, że zaczniemy od początku, od pana Macieja Buczyńskiego. Proszę start. Oczywiście, małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem rozwoju gospodarczego kraju i powinny być traktowane jako ten motor. A w jaki sposób, czy są zdolne generować innowacyjne rozwiązania? Oczywiście, bo są najbardziej elastyczne poprzez swoją wielkość, są w stanie szybko reagować na zmiany zachodzące zarówno na rynku, jak i też rynku pracy, czy też jeśli chodzi o popyt, podaż i kwestie organizacyjne. W jaki sposób je wspierać? No przede wszystkim nie utrudniać działania, a podstawową bolączką przedsiębiorstw jest niestabilny system prawny, który jest bardzo zagmatwany i tylko duże w tej chwili korporacje są w stanie, często prawo jest pisane pod te korporacje, dlatego też należy tak system prawny upraszczać, żeby przepisy były łatwe do interpretacji, żeby małe, średnie firmy mogły sobie z tym radzić. Jest też szereg instrumentów, które mogą wspierać, typu spin-off, spin-out, czyli współpraca tych przedsiębiorstw z rozwojem nauki, wdrażanie innowacji i to jest, uważam, jako istotny element wsparcia ze strony państwa i przy udziale funduszy europejskich. Nie wiem, czy pan Marek Sulima chciałby coś dodać. Ja tylko dodam, że mali i średni przedsiębiorcy wytwarzają blisko 50% produktu brutto. W toczącej się kampanii, jak na tych spotkaniach, wskazują oni na dwa filary wsparcia przez obniżenie podatków i uprościć system podatkowy. Ale ważny też jest dział sądów gospodarczych. Jeżeli dzisiaj sprawy w sądzie trwają z apelacją 3-4 lata, no to sami sobie na to możemy odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o innowacje, dotarłem do takich jakby badań z obligowanego indeksu patentowego Europejskiego Urzędu Patentowego EPO. Polacy dokonali 615 zgłoszeń patentowych w 2002 roku. I żeby pokazać skalę, wskażę, że Niemcy w roku 2022 dokonali 24684 takich zgłoszeń. Widzimy, jak naprawdę mamy z wielkim jakby nadrobieniem tej sprawy, tak? Bardzo dziękujemy. Rozumiem, że... Czy chcą panowie jeszcze wykorzystać czas? Dziękujemy. Poprosimy zatem... można było... O, dziękuję. Wystartowaliśmy czas od nowa i poprosimy Komitet Wyborczy Konfederacja. Czy jesteśmy gotowi? Poprosimy. Więc jeżeli chodzi o różną skalę wielkości przedsiębiorstw, można powiedzieć, że uważamy, że wszystkie sektory powinny być w gospodarce równoprawne. I przede wszystkim nic, aby się nie działo ze szkodą właśnie tych mikroprzedsiębiorstw i aby nie powstawało zjawisko preferowania wielkich korporacji i można powiedzieć tłumienia, duszenia małych przedsiębiorstw przez te wielkie molochy. No takim czasem próby, szczególnie właśnie bolesnym dla małych przedsiębiorstw, był okres pandemii, więc już na tej podstawie możemy widzieć, na co one są najbardziej wrażliwe i co doprowadziło do ich katastrofy. Jeżeli chodzi o sposób wspierania, to naszym tutaj stanowiskiem jest, że najlepszym wspieraniem jest nieprzeszkadzanie. A więc likwidacja nieżyciowych, utrudniających działalność przepisów i przede wszystkim to, co należy do tak zwanej naszej piątki Konfederacji albo piątki Mentzena, dobrowolny ZUS. Bo tym, co najbardziej hamuje rozwój przedsiębiorstw i rozwój szczególnie tych mikroprzedsiębiorstw, szczególnie takich jednoosobowych, w różnych okresach koniunktury, kiedy na przykład byli zmuszeni do zamknięcia działalności z powodu pandemii, jest przede wszystkim ten sztywny ZUS obowiązkowy. Akurat mam na to przykład praktyczny, ponieważ takiego mikroprzedsiębiorcy, była kosmetyczka i o jej trudnościach właśnie w tym okresie i o jej kłopotach z ZUS-em dowiaduje się często.
Więc dlatego dobrowolny ZUS jest, uważam, tutaj podstawą wspierania działalności tych mikroprzedsiębiorstw, ponieważ przedsiębiorstwa większe sobie poradzą. No i tak właśnie, aby nie krępować innowacyjności, aby nie krępować zdolności przedsiębiorców, potrzebne jest maksymalne uproszczenie, czego właśnie się domagamy, przepisów i podatków, ponieważ to właśnie zażyna te małe przedsiębiorstwa i to było przyczyną ich upadku w okresie pandemii. I więc przede wszystkim nie przeszkadzać. To jest pierwszy kierunek tutaj działalności państwa. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, czyli poprosimy o przekazanie mikrofonu. Tak, poproszę. Czas już mamy wyzerowany. A jeszcze... Także, żeby była jasność, bo myślę, że wszyscy dostali informację, że 3 minuty na komitet, więc poprosimy w ten sposób. Poprosimy panów z trzeciej drogi. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, uczestnictwo i oglądanie naszej dzisiejszej debaty. Jeśli chodzi o to pierwsze pytanie, czy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być obecnie motorem rozwoju, to myślę, że to jest pytanie retoryczne. Zawsze były, nie tylko w Polsce, ale w większości krajów demokratycznych, szczególnie jeśli chodzi o kraje liberalnej demokracji, to małe, średnie przedsiębiorstwa, one przede wszystkim rozwijają gospodarkę, one zatrudniają najwięcej osób i one są też tym motorem innowacji. Oczywiście, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia, które wymagają olbrzymich nakładów, wręcz miliardowych na działy badania i rozwoju, tego oczywiście te najmniejsze przedsiębiorstwa nie udźwigną. Natomiast takie te innowacje, które są powszechne, które są w największym stopniu wprowadzane i które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju i regionu, to są właśnie domeną tych małych i średnich przedsiębiorstw. Ja sam jako przedsiębiorca przerabiałem to na własnym przykładzie. Kiedy zaczynaliśmy z rozwojem naszej firmy, ona początkowo zatrudniała de facto 2 osoby, plus wszystko było na zasadzie outsourcingu i wiem, jak szybko były podejmowane decyzje. Potrafiliśmy w ciągu 3 miesięcy de facto podjąć decyzję o wprowadzeniu, o przekształceniu de facto spółki komandytowej, spółkę akcyjną, wprowadzeniu jej na giełdę i już po 6 miesiącach ona była notowana na rynku głównym giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Kiedy później ta firma zatrudniała ponad 200 osób w ramach grupy kapitałowej, widziałem, jak zmieniła się decyzyjność, jak zmieniła się szybkość podejmowania decyzji i wdrażania innowacji. Co prawda było nas stać na wdrażanie projektów znacznie wymagających dużo większych pieniędzy i nakładów, ale to nie było tak szybkie, to nie było tak ekspresowe jak przy tej małej firmie. Jeśli chodzi o to, jak pomagać. No oczywiście nie będę powtarzał tego, co mówią wszyscy, że kwestia przepisów, podejścia urzędników do firmy zakładających, że przedsiębiorca nie jest przestępcą, nie jest złodziejem, tylko należy mu pomagać, a nie utrudniać, to są rzeczy oczywiste. To jest oczywiście kwestia środków europejskich, z których możemy korzystać, ale to, co najbardziej doskwiera przedsiębiorcom, w mojej ocenie, kiedy zaczynają rozwijać swoje firmy, to jest brak kapitału. Brak skumulowanego kapitału, szczególnie właśnie w związku z tym, że tak naprawdę od 30 lat dopiero ta akumulacja kapitału następuje. Jest to problem z dostępem do rynku kapitałowego, bo jeśli chodzi o sektor bankowy, on bardzo często ma czarne listy branż, których nie chce kredytować lub w ogóle ten kredyt jest trudno dostępny, a niestety rynek finansowy w postaci giełdy papierów wartościowych został zniszczony. To powiedzmy sobie szczerze, ostatnim najlepszym przykładem to jest zamieszanie związane z alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, czyli tymi, które powinny właśnie zbierać kapitał na giełdzie i inwestować w małe firmy. Na skutek zamieszania giełda papierów wartościowych zawiesiła notowanie 7 spółek o kapitalizacji blisko 2 miliardów złotych. Dziękujemy. A Ministerstwo Finansów i KNF twierdzi, że wszystko jest... Bardzo dziękujemy. Poprosimy o przekazanie Komitetowi Wyborczemu Nowa Lewica. I zapraszamy. Szanowni Państwo, przede wszystkim warto zauważyć, że od 2008 roku obserwujemy w Polsce spadek ilości inwestycji. W związku z czym ja zgadzam się z przedmówcami, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą być motorem rozwoju gospodarczego, natomiast bardzo często mimo tego, że mają takie możliwości, to w związku z tym, co dzieje się na rynku, nie są w stanie tego robić. Dlaczego? Tak jak wspomniał kolega przede mną, przede wszystkim brak kapitału inwestycyjnego. I o ile
mamy jeszcze jakieś programy dla startupów, są to głównie programy unijne, to brakuje nam programów wspierających wdrażanie już tych innowacyjnych rozwiązań czy skalowanie przedsiębiorstw. I o tym też musimy pamiętać. Teraz kilka konkretów, które my jako Lewica proponujemy przedsiębiorcom. Jeśli chodzi o nowe i innowacyjne rozwiązania, proponujemy program Kopernik, który, według którego połowa ryzyka inwestycji będzie po stronie państwa. Jest to program dyskusyjny i być może nie wszyscy zgodzimy się z tym, że państwo powinno w ten sposób ingerować w rynek, natomiast zapewnienie, kiedy państwo weźmie na swoje barki połowę ryzyka inwestycji, zapewne bardzo szybko znajdzie się wielu inwestorów chcących wspierać przedsiębiorców. Ponadto jako Lewica proponujemy przekazanie 3% PKB na badania i rozwój, co bez wątpienia wpłynie na wdrażanie nowych i innowacyjnych rozwiązań na rynku. Proponujemy również obniżenie CIT-u dla małych i średnich przedsiębiorstw do maksymalnie 9%. Warto też wspomnieć o KPO, czyli tak naprawdę miliardach złotych zamrożonych, które można wpompować w gospodarkę i bez wątpienia wpłyną na rozruszanie gospodarki. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czyli pierwsze pytanie mamy za sobą. Przechodzimy do drugiego pytania w takiej samej kolejności. Czy rosnący udział państwa w gospodarce to właściwy kierunek rozwoju gospodarczego kraju? Jak odseparować politykę od zarządzania spółkami Skarbu Państwa? Czy wymóg uzyskiwania rekomendacji różnych organizacji pracodawców przez kandydatów do rad nadzorczych tych spółek pomógłby zrealizować ten cel? Poprosimy Komitet Koalicji Obywatelskiej. Oczywiście, że rosnący udział państwa w gospodarce to nie jest właściwy kierunek. Państwo powinno się skoncentrować na swoim działaniu w tych obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa, dla podstawowych sektorów gospodarki i funkcjonowania, jak edukacja, szkolnictwo, służba zdrowia. Natomiast gospodarka maksymalnie powinna być w rękach własności prywatnej. Przykładem negatywnych działań obecnego rządu jest wejście w gospodarkę hotelarską, w sektor hotelarski, polski holding hotelarski jako przykład, nie wiem po co. Tam, gdzie tylko się da, powinni konkurować przedsiębiorcy. Państwo nie powinno konkurować z prywatnymi przedsiębiorcami. Zresztą NIK w swoich raportach w wielu obszarach wskazuje tą problematykę jako istotny element, który wymaga rozwiązania. Kolejnym negatywnym przykładem obecnego rządu jest system mieszkalnictwa. Mieszkanie, totalne fiasko programu Mieszkanie Plus. Widzimy na naszym przykładzie w Terespolu stoi pusty budynek, szereg mieszkań. W tym obszarze powinno się stworzyć warunki dla rozwoju deweloperów, żeby oni mogli konkurować, a jeśli chodzi o wspieranie mieszkalnictwa, to powinny być systemy preferencyjnych kredytów i tego typu instrumenty finansowe, które będą pozwalały to pierwsze mieszkanie nabyć. Fachowcy, przede wszystkim to jest istotne, żeby zatrudniać fachowców. Czy wymóg uzyskiwania rekomendacji od głównych organizacji przez kandydatów do rad nadzorczych tych spółek pomógłby zrealizować cel? Na pewno, ale przede wszystkim powinniśmy stawiać na fachowców, na kryteria, czytelne kryteria oceny wyboru prezesów, zarządów spółek, żeby nie dostawali się ludzie tak zwani BMW, bierny, mierny, ale wierny, wiadomo pod czyje dyktanto działający. Chodzi też o pewną transparentność. Jeśli byśmy stworzyli czytelne kryteria oceny fachowości, to wtedy nie byłoby takiego politycznego wpływu na obsadzanie członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Więc przede wszystkim państwo w gospodarce tylko tam, gdzie jest to konieczne, nieutrudnianie
i danie przedsiębiorcom możliwości konkurowania na rynku. Nie wiem, czy Marku coś chcesz dodać. Ja tylko dodam do słów, zgadzam się z panem prezydentem, ale też trzeba skończyć raz na zawsze z takim hasłem, że kapitał nie ma narodowości, bo ma. Wojna na Ukrainie to dobitnie pokazała. Są pewne dziedziny, które muszą... Przepraszam, ale muszę przerwać, bo czas minął. Dziękujemy bardzo. Poprosimy panią Krystynę Chmiel i pana Wiktora Kasprzaka. Jeżeli chodzi o udział państwa w gospodarce, oczywiście zależy to od sektora gospodarki. W różnych epokach, w różnych systemach politycznych były na to oczywiście różne poglądy i pamiętamy komunę, kiedy była walka o handel, kiedy wszystko miało być upaństwowione na ura. Niektórzy politycy z kolei wpadają w drugą skrajność i domagają się takiej lawinowej prywatyzacji wszystkiego. Więc to, że udział państwa w pewnych działach jest potrzebny, to ja się tutaj posłużę przykładem z mojej branży, po prostu z mojej specjalności zawodowej, a mianowicie hodowli koni czystej krwi arabskiej. I na ten temat nawet się pokłóciłam kiedyś na którymś spotkaniu z naszym byłym prezesem, panem Korwinem Mikke, ponieważ on się domagał prywatyzacji tego typu przedsiębiorstw, jak znajdująca się na naszym terenie stadnina w Janowie Podlaskim. No, stadnina ta liczy sobie ponad 200 lat i nie była nigdy przedsiębiorstwem prywatnym, tylko od początku była stadem rządowym. I mimo, że są kraje, gdzie prawie cała hodowla jest sprywatyzowana, ale zawsze znajduje się w nich przynajmniej jedna stadnina państwowa, która ma za zadanie zapewnienie ciągłości bazy genetycznej, zapewnienia banku genów, ponieważ prywatny hodowca może sobie kojarzyć, co chce i z czym chce, w zależności od koniunktury. Poza tym prywatne stadniny upadają na przykład w wyniku rozwodu lub śmierci właściciela, co często się zdarza na rynku amerykańskim, a w hodowli potrzebna jest stabilizacja. Więc akurat w tej dziedzinie udział, obecność przynajmniej jednej lub kilku stadnin państwowych zapewniających bank genów, aby nie załamywać ciągłości hodowli, jest uważam niezbędny. Inna sprawa, że stadniny państwowe w chwili obecnej co teoretycznie powinny robić, ale nie robią tego, ale jest to temat już na inną zupełnie debatę. Natomiast jeżeli chodzi o odpolitycznienie nominacji prezesów czy rad nadzorczych w spółkach, to jak najbardziej uważam, że prezesura spółek nie powinna być nigdy i w żadnym wypadku nagrodą za wierną służbę, prawda, dla bardziej lizuzowatych działaczy. Ale jak temu zapobiec, jak oddzielić ziarno od plew, żeby nominować na te miejsca tylko fachowców, no to uważam, że lepszym sposobem niż rekomendacja byłyby po prostu konkursy. Oczywiście pod warunkiem, że byłyby one uczciwie przeprowadzone i uczciwie oceniane. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Poprosimy pana Sławomira Ćwika i pana Arkadiusza Maksymiuka. Momencik, mówię. O, prosimy. Dziękuję, witam państwa bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o tą problematykę, to mamy taki przykład z Anglii, gdzie po pewnym czasie zachłyśnięcia się prywatyzacją, szybką prywatyzacją i przejście wielu segmentów gospodarczych w ręce prywatne, nastąpił odwrót i państwo zaczęło odkupować segmenty strategiczne. Stoimy też na stanowisku takim, że te strategiczne segmenty, energetyka, górnictwo, powinny być przez państwo nadzorowane i koordynowane. Niestety dzisiaj przy aktualnym systemie oddzielanie polityki od zarządzania spółkami Skarbu Państwa jest praktycznie niemożliwe. Państwo w ogóle nie powinno zajmować się gospodarką, tylko zarządzaniem państwem. Gospodarkę należy zostawić prywatnym przedsiębiorcom. Oni najlepiej wiedzą, co produkować, co sprzedawać i jakie potrzeby ma klient. Natomiast co do rekomendacji ze strony organizacji pozarządowych, jest to oczywiście dobry pomysł i on pozwoliłby przede wszystkim przewietrzyć rady nadzorcze, w których, tak jak już wcześniej wspomniano, są osoby, które nie do końca powinny tam być. Proszę bardzo. Odnośnie tych rad nadzorczych, ja tak uzupełnię, bo tak trochę bliżej poznałem ten temat. Nie wiem, czy państwo wiedzą, dzisiaj to wygląda w ten sposób, że istnieje Rada do Spraw Spółek z udziałem Skarbu Państwa i Państwowych Osób Prawnych. Ona się składa z 8 osób, 4 osoby są nominowane przez premiera, 4 przez ministra aktywów państwowych. Te osoby mogą być w każdej chwili odwołane. W związku z tym oczywistym jest, że wykonują swoją pracę w ten sposób, że który kandydat ma być zaopiniowany pozytywnie, to jest, który nie, to nie jest.
W dodatku dochodzi do takich paradoksów, że przykładowo jednym z tych członków jest prezydent miasta Zamościa, czyli największego miasta, gdzie zarządza kandydat z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym prezydent miasta ma zakaz łączenia swojej funkcji z zatrudnieniem w administracji państwowej. Na co komisarz wyborczy stwierdził, kiedy właśnie wniosłem o wygaszenie mandatu, że to nie jest zatrudnienie na umowę o pracę, a więc to nie dotyczy. Ustawa mówi wyraźnie, zatrudnienie. Zatrudniać nawet na czarno kogoś można. Jeżeli ktoś wykonuje określoną pracę stale za wynagrodzenie, to jest zatrudniony. Tutaj komisarz tego nie uznał. Poza tym dodam, że Polska 2050 Szymona Hołowi wniosła projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Osób Publicznie Eksponowanych po to, aby faktycznie ukrócić to zjawisko nepotyzmu i powierzania funkcji w radach nadzorczych, w zarządach spółek Skarbu Państwa, a także stanowisk dyrektorskich, osób powiązanych z polityką, a więc nie fachowców bardzo często. Zdarza się, że to są fachowcy, ale na ogół są to osoby, które nie mają kompetencji wymaganych dla danych stanowisk, za co płacimy wszyscy, całe społeczeństwo. Bardzo dziękujemy. Idealnie w czasie. Poprosimy panią, momencik, Elżbietę Sokołowską i panią Natalię Klimkowicz. Bym zaczęła od pytania, co to znaczy udział państwa w gospodarce, ponieważ oczywiście, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej i o konkurencyjność, to jak najbardziej jest to sprawa jakby jasna i to podzielamy zdanie poprzednich komitetów, że państwo nie powinno brać w tym udziału. Natomiast proszę państwa, przychodzi taka sytuacja jak COVID i pojawiają się takie sytuacje, że wszyscy oczekują wsparcia od państwa, więc gdzie jest ten udział wsparcia państwa w gospodarce, jaką mamy granicę między tym? Jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, to uważamy, że kluczowe dla gospodarki i dla bezpieczeństwa Polek i Polaków gałęzie typu energetyka, paliwa, transport powinny być spółkami Skarbu Państwa i powinny w ten sposób zabezpieczać dobro mieszkańców i mieszkanek. Natomiast jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa i nepotyzm, który tam się pojawia, to uważamy, że rzeczywiście rekomendacje mogą pomóc w takim sprawiedliwym i merytorycznym naborze na te stanowiska. Natomiast jesteśmy za jawnymi konkursami oraz za tym, żeby nawet te rozmowy kwalifikacyjne były upubliczniane. Jesteśmy oczywiście także zwolennikami przestrzegania prawa niełączenia stanowisk oraz takich rekomendacji prawnych, które nie pozwolą na uczestnictwo bliskich rodzin polityków w spółkach Skarbu Państwa. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do trzeciego pytania z tego obszaru. Czy ustawowe wzmocnienie pozycji organizacji pracodawców może pozytywnie wpłynąć na jakość stanowionego prawa gospodarczego? Jeśli tak, to czy obligatoryjne członkostwo każdego podmiotu gospodarczego w jednej ogólnopolskiej organizacji pracodawców zrealizuje ten cel? Jeśli nie, to w jaki sposób przeciwdziałać powstawaniu bubli prawnych krępujących funkcjonowanie MŚP? Poprosimy Komitet Koalicji Obywatelskiej. Odpowiadając na pierwsze pytanie, czy ustawowe wzmocnienie pozycji organizacji pracodawców może pozytywnie wpłynąć na jakość stanowionego prawa gospodarczego? Zdecydowanie odpowiadamy tak. Natomiast drugą część, jeśli tak, to czy obligatoryjne członkostwo każdego podmiotu w jednej ogólnopolskiej organizacji pracodawców zrealizuje ten cel? To należy powiedzieć nie, bo tutaj już się znowu pojawia przymus, a jak wiadomo, przymus jest pewnym ograniczeniem. Uważam, że najważniejsze, co można zrobić, jeśli chodzi o wzmocnienie pozycji organizacji pracodawców, to danie im warunków do działania, czyli takie prawo i takie instrumenty, które pozwolą uwzględniać głos pracodawców, organizacji przedsiębiorców, żeby to miało przełożenie na jakość stanowionego prawa, ale przede wszystkim jakość stanowionego prawa zależy od kompetencji ludzi, którzy stanowią rząd, którzy wchodzą w skład rządu i to jest istotny element, żeby zatrudniać fachowców, żeby zatrudniać ludzi kompetentnych. Natomiast w Polsce niedoceniane są takie organizacje typu think tank, czyli instytuty, grupy, które
realizują badania, które są opiniotwórcze, opiniodawcze, zarówno dla rządu, jak i dla organizacji pracodawców. Można oczywiście tutaj poprawić system współpracy między organizacjami przedsiębiorców poprzez wzmocnienie roli i prawa Komisji Wspólnych Rządu i Organizacji Pozarządowych. Uważam, że to jest właściwy kierunek, żeby wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców poprzez reprezentatywne organizacje, ale zmuszanie wszystkich do udziału w jednej organizacji uważam już, że jest krokiem zbyt dalekim. Ja tak szybciutko, diabeł tkwi w szczegółach. Wszyscy wiemy, jak wygląda tak zwana, tu nazwie, biegunka legislacyjna. Przepychanie ustaw w tak zwanym trybie poselskim, który wyklucza potrzebę przeprowadzenia konsultacji społecznych, co powoduje prawo w 24 godziny, jest tego najlepszym dowodem. Przede wszystkim trzeba by było zmienić tryb pracy Sejmu i Senatu. Dziś projekty ustaw często są torpedowane, jak to widzimy, składaniem poprawek, które często wywracają w ogóle niektóre ustawy. Smutna też prawda, jak widzimy często nieraz po tych debatach i ustawach, gdzie posłowie nie wiedzą nawet za czym głosowali. No, tu też trzeba się temu przyjrzeć i wielokrotnie mieliśmy jakby namiastki tego, że posłowie nie wiedzieli za czym głosują. Dziękujemy. Poprosimy Konfederację. Szanowni Państwo, zanim odniosę się do tak sformułowanego pytania, pragnę podkreślić, że to właśnie liderzy Konfederacji są współzałożycielami jednej z największych, w moim przekonaniu najaktywniejszej obecnie organizacji zrzeszającej przedsiębiorców, a mianowicie mam na myśli Kongres Polskiego Biznesu. Także prezesem KPB jest kolega Roman Łazarski, członek partii Nowa Nadzieja. Wśród członków zarządu oraz części Rady Nadzorczej są nasi liderzy, czyli dr Sławomir Mencen, lider Konfederacji Jedynka z Warszawy, czy wiceprezes Nowej Nadziei Bartłomiej Pejo, który startuje z Lublina. Także nie muszę chyba dowodzić, że nasze ugrupowanie nie tylko wspiera organizacje zrzeszające pracodawców, ale wręcz posiada własną organizację, która powstała właśnie po to, aby móc wpływać na jakość stanowionego prawa w Polsce i reprezentować interesy przedsiębiorców w Sejmie. Natomiast wracając do pytania, rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie udowodnił, że działa przeciwko interesowi przedsiębiorców. Najwyraźniej badania poparcia pokazały, że przedsiębiorcy, pracodawcy nie są wyborcami tej partii, w związku z czym rząd PiS nie musi się z nimi w ogóle liczyć. Pewnie również to jest powodem nieobecności przedstawicieli PiS-u na dzisiejszej debacie. Pozwolę sobie w tym miejscu zacytować i przypomnieć z pewnością znaną Państwu wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. Przedsiębiorców. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że istnieje państwo, że istnieją inni, to wszystko trzeba brać pod uwagę. Jeśli ktoś nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej w takich warunkach, to znaczy, że się do niej po prostu nie nadaje. Tych słów chyba już komentować nie trzeba. Konfederacja od początku swojej działalności w Sejmie, to jest od 2019 roku, reprezentuje interesy przedsiębiorców, czego mieliśmy dowód w czasie lockdownów, kiedy to właśnie posłowie Konfederacji i w zasadzie tylko posłowie Konfederacji wielokrotnie w całej Polsce prowadzili interwencje poselskie w obronie polskich przedsiębiorców zmuszanych bezprawnie do zamykania swoich biznesów. Odniosę się jeszcze tylko króciutko do kwestii obligatoryjności, która jest zawarta w tym pytaniu. Otóż raczej no, nie tędy droga, żeby kogokolwiek zmuszać do przynależności do jakiejkolwiek organizacji, a zwłaszcza organizacji, która ma działać na rzecz osoby, która do niej chce przystąpić, więc tutaj ta obligatoryjność zawarta w pytaniu troszeczkę nie pasuje. Ja ze swojej strony mogę jedynie zachęcić do dobrowolnego dołączenia do wspomnianego Kongresu Polskiego Biznesu i wspierania działań tej organizacji na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. I poprosimy. Trzecia droga. Szanowni Państwo, gdyby organizacje pracodawców miały wpływ na tworzenie prawa gospodarczego, żylibyśmy dzisiaj w bogatej gospodarczo Polsce. A jak jest, wszyscy widzimy.
Czyli coś poszło nie tak. Ktoś nie posłuchał zwykłego Kowalskiego, który prowadzi sklepik na wsi i ma swoje uwagi. Obecność organizacji pracodawców jest wręcz konieczna naszym zdaniem, bo oni znają praktykę dnia codziennego. Zdrowe państwo powinno chronić swoje rodzinne firmy i prostymi przepisami, małymi podatkami zachęcać i czasowymi ulgami w razie kłopotów wspierać, aby te firmy mogły dalej funkcjonować, mogły dalej tworzyć PKB. Ja chciałem zwrócić uwagę na problem, który podniósł już pan senator, a więc kandydat na senatora, przepraszam, ale myślę, że w tym kierunku polecam. Natomiast największe patologie obecnie stanowionego prawa to jest kwestia nadużywania projektów poselskich zamiast projektów rządowych. A więc projekty dotyczące bardzo istotnych spraw, bardzo istotnych kwestii nie są składane do Sejmu jako projekt rządowy, ponieważ wówczas podlegałyby obowiązkowi konsultacji ze stowarzyszeniami branżowymi, z organizacjami pracodawców między innymi i wówczas te największe buble, błędy w tych projektach ustaw można byłoby jeszcze na tym etapie przedsejmowym de facto poprawić i nanieść rozwiązania właściwe. Tak się nie dzieje, tylko projekty są składane jako projekty poselskie. Wiemy przecież o tym, że bardzo często odbywa się to tak, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości podpisują in blanco się pod inicjatywą poselską, nawet nie wiedzą, jaki to będzie projekt, ich podpisy są złożone, to później trafia do Sejmu i tak jest procedowane bardzo często w bardzo krótkim okresie czasu. Pierwsze czytanie, drugie, nie ma dyskusji na komisji. Posłowie opozycji mają minutę czy trzy na wypowiedzenie się na mównicy sejmowej i projekt jest przepychany dalej, jest podpisywany, wchodzi w życie i nagle okazuje się, że trzeba go zmieniać. I takim właśnie idealnym przykładem to były te alternatywne spółki inwestycyjne. W kwietniu przyjęta ustawa o ochronie rynku obrotu instrumentami finansowymi. De facto tysiące inwestorów na giełdzie zostało pozbawionych możliwości dysponowania swoim majątkiem o wartości około 1,6 mld złotych. To jest dwa razy więcej niż było to przy aferze Amber Gold. Nikt o tym nie mówi. A od tygodnia ci inwestorzy są pozbawieni. Jeśli chodzi o obligatoryjne uczestnictwo, to myślę, że to było takie podchwytliwe. Oczywiście dużo lepsze są branżowe stowarzyszenia. One w najlepszym stopniu znają problemy danej branży i one mogą opiniować projekty dotyczące tej branży w najlepszy możliwy sposób. Dziękuję. Dziękuję. Mikrofon dla Komitetu Nowej Lewicy. Dziękuję. Tak, czy wzmocnienie pozycji organizacji pracodawców może wpłynąć na jakość stanowionego prawa? Wzmocnienie pozycji wszystkich interesariuszy będzie mogło wpłynąć na wzmocnienie i poprawę stanowionego prawa, w tym organizacji pracodawców. Ważne jest, żeby te konsultacje, które są prowadzone, były brane pod uwagę. My jako Lewica jesteśmy za partycypacją społeczną i za włączaniem różnych grup, w tym różnych branż, w proces legislacyjny. Natomiast ważne jest, żeby ten głos był brany pod uwagę. Ja byłam świadkiem, kiedy na Komisji Infrastruktury Unia Metropolii Polskich, przedstawiciel Unii Metropolii Polskich zabierał głos w sprawie bubla prawnego dotyczącego nowych planów zagospodarowania przestrzennego i tego, że miasta sobie z tym nie poradzą i inne miejscowości. I cóż z tego, że ta konsultacja została przeprowadzona, jeżeli ona została nie wzięta pod uwagę. Więc dopóki te konsultacje nie są rzetelne, to jakby nie mamy możliwości wpływania na i związki pracodawców też nie będą miały możliwości wpływania na stanowienie prawa. Jednak należy zwrócić uwagę na to, żeby to były konsultacje z różnymi osobami i żeby te konsultacje też były wolne od wpływów politycznych. To jest bardzo ważna według nas sprawa. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o stanowienie prawa, to bardzo ważne jest, żeby to nie były ustawy pisane na wczoraj, ponieważ nie ma czasu na przeprowadzenie właściwego rozeznania, rozmowy, konsultacje i wtedy stajemy przed taką sytuacją, jaką będziemy mieli w 2025 roku dotyczącą planów zagospodarowania przestrzennego, gdzie samorządy nie będą mogły wywiązać się z tej ustawy. Ważne jest też, żeby przy tym
przeciwdziałać jednak nadużyciom i uwzględniać różnorodność opinii. Na pewno potrzebne są przyjazne regulacje dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla pracodawców, ale nie możemy w tym wszystkim zapominać również o pracownikach. I żeby rozwiązania prawne nie stworzyły wpływanie jednej tylko organizacji pracodawców, żeby nie było jednostronnym lobby, które może szkodzić i innym ludziom, i innym gałęziom gospodarki. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy teraz do drugiego obszaru, który nas bardzo żywo interesuje. Tytuł tego obszaru to rozwój regionu południowego Podlasia, szanse i zagrożenia. Pierwsze pytanie. Czy rozbudowa infrastruktury kolejowo-przeładunkowej w Małaszewiczach i udział w nowym jedwabnym szlaku może być kołem zamachowym rozwoju regionu południowego Podlasia? Jeśli tak, to czy wobec trwającej agresji Rosji na Ukrainę dzisiaj jest właściwy czas na rozpoczęcie tej inwestycji? Jeśli nie, to co w zamian? Poprosimy koalicję. Nie tylko czy może być kołem zamachowym rozbudowa infrastruktury kolejowo-przeładunkowej w Małaszewiczach i udział w nowym jedwabnym szlaku, ale wręcz powinien. Uważam, że jedną z charakterystycznych przewag naszego regionu jest właśnie bliskość granicy i możliwość czerpania z tego tytułu korzyści dla gospodarki, dla lokalnej społeczności. Jeśli tak, to czy wobec trwającej agresji dzisiaj jest właściwy czas na rozpoczęcie tej inwestycji? Wszystko się kiedyś kończy i właśnie dzisiaj jest najlepszy czas, żeby zadbać o kontynuację, rozwój tej infrastruktury. Ale co szczególnie istotne, chciałem zwrócić uwagę, że to musi być proces przemyślany, długofalowy i wymaga też inwestycji towarzyszących. Na linii kolejowej i przykładem jest Biała Podlaska, mamy dzisiaj jeden bezkolizyjny przejazd z linią kolejową E20. My jako miasto w tej chwili lobbujemy, walczymy o to, żeby PKP w swoich planach dało nam możliwość przeprowadzenia, przeprocedowania drugiego bezkolizyjnego przejazdu. To ma ogromny związek. Nie można patrzeć tylko jednostronnie na pewne zagadnienia, bo to jest z jednej strony, jak rozbudowujemy infrastrukturę, to będzie częstotliwość pociągów zwiększona i to może być paraliż dla uczestników ruchu drogowego. Dlatego też wymaga to wielowątkowego podejścia do spraw. Natomiast region południowego Podlasia stoi na transporcie, na logistyce, na zagadnieniach związanych z wymianą handlową, gospodarczą i to jest nasz atut. Nie wiem, czy Marku coś chcesz powiedzieć. Oczywiście, że zgadzam się, że trzeba zabiegać o każdą inwestycję, bo to korzystnie wpłynie na nasz rozwój. W Małaszewiczach znajduje się, wiemy, suchy port przeładunkowy polskiej kolei o znaczeniu międzynarodowym. Tylko problem polega na tym, co będzie po wojnie na Ukrainie, nikt nie wie. Przypomnę, że obecnie trwa cicha wojna pomiędzy USA a Chinami. My jesteśmy sojusznikiem USA, to więc wiemy, jak Chiny nas będą odbierać. I obawiam się, że obecny rząd prowadzi politykę taką, która doprowadzi do tego, że jedwabny szlak może wcale nie powstać. W zamian zatrzymałbym te pieniądze i uruchomił w infrastrukturę energetyczną. Brakuje nam odbiorów energii i tu radziłbym, że naprawdę na ten problem, ogromny problem spojrzeć i zacząć przebudowywać infrastrukturę energetyczną, co da lepszy efekt. Dziękujemy. Poprosimy Konfederację. Szanowni Państwo, po zapoznaniu się z informacjami na temat tego projektu uważam, że rozbudowa portu przeładunkowego w Małaszewiczach to bardzo racjonalna inwestycja, a patrzę na każdą inwestycję z punktu widzenia oceny zysków i strat, czy też potencjału rozwoju danego przedsięwzięcia. W moim przekonaniu ten kanał handlowy z Chinami może przyczynić się w niedalekiej przyszłości nie tylko do rozwoju regionu, lecz wręcz podnieść znaczenie Polski jako łącznika Europy z Azją. Jestem zdania, że jedwabny szlak, o którym swojego czasu było głośno w mediach, może faktycznie powstać w kształcie bardzo korzystnym dla Polski.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że w tym akurat temacie no, wypowiadam się w swoim imieniu, oczywiście reprezentuję Konfederację, niemniej jednak zrozumiałe, że temat ten nie był poddany jakiejś dyskusji na forum liderów Konfederacji. Zapoznałem się z opiniami osób bezpośrednio zaangażowanych w ten projekt i jestem zdania, że powinniśmy go rozwijać. Opieram się tu w szczególności o opinie wygłoszone przez uczestników kongresu Intermodal in Poland w 2023 roku, który odbył się w czerwcu w Janowie Podlaskim. A między innymi zgadzam się z wypowiedzią pani Agnieszki Hipś, prezesa zarządu Clip Group, która na wspomnianym kongresie podkreślała, że zostały złożone pewne obietnice względem partnerów z Chin. Dlatego też uważam, że stalibyśmy się niewiarygodni, gdyby teraz Polska wycofała się ze składanych wcześniej deklaracji. Na kongresie padło wiele ważnych spostrzeżeń odnośnie terminalu w Małeszewiczach. Mimo że obecnie port przeżywa, jak wiemy, załamanie, jeśli chodzi o ilości odprawianych towarów, niemniej jednak trzeba uznać te problemy za problemy przejściowe. W mojej ocenie należy już teraz podjąć starania o dofinansowanie rządowe tej strategicznej dla naszego kraju inwestycji. Mówiąc o dofinansowaniu rządowym, chciałbym tutaj wspomnieć, że w środę miałem przyjemność uczestniczyć w debacie w Zamościu, gdzie poruszany był problem głośnej inwestycji Prawa i Sprawiedliwości, a dokładnie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tak dla porównania przywołuję ten przykład, gdyż no, w tym przypadku, w przypadku tego projektu lotniczego mam bardzo złe zdanie co do samego konceptu, zupełnie odmienne jak w przypadku tutaj portu przeładunkowego, który jestem przekonany o jego ekonomicznej zasadności. Co więcej, to jest rozwiązanie już istniejącej, jest rozwijanie już istniejącej inwestycji, która bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Jest to największa arteria Azji, z Azji do Europy, do Unii Europejskiej. I uważam, że nie należy... Dziękuję. Dziękujemy. Trzecia droga. Poprosimy. Szanowni Państwo, Małaszewicze zawsze były miejscem, które napędzało nasz region. Ponieważ mieszkam w sumie blisko Małaszewicz, bo Czosnówka to rzut beretem od Białej i od Małaszewicz. Pamiętam doskonale z dzieciństwa, że w praktycznie każdej okolicznej wsi pracował na kolei co trzeci mieszkaniec. To jest najlepszy dowód na to, jak było kiedyś. Teraz natomiast, wracając do tematu, rozbudowa pokaże nam możliwości i ułatwi handel ze wschodem. Szanowni Państwo, po każdej burzy kiedyś wychodzi słońce i to się kiedyś skończy. Ta wojna na wschodzie również, miejmy nadzieję, skończy się szybciej niż myślimy. I wtedy obudzimy się w nowej rzeczywistości i im bardziej będziemy po prostu przygotowani, tym lepiej dla nas i dla naszego regionu. Naturalnym partnerem dla nas zawsze był sąsiad, a z sąsiadami pamiętamy dobrze, że mamy różną historię. Z Niemcami mamy przykrą, ze Szwedami mamy też swoją przykrą historię. Na południu też działo się różnie. Na wschodzie Ukraina i Rosja. Z Białorusią mamy na dzień dzisiejszy już pogorszone stosunki, ale one przez 30 ponad lat były, z tego co pamiętam, świetne. Wszyscy handlowali, rozwijała się drobna i mniej większa jakaś, prawda, współpraca. Natomiast dzisiaj to wszystko mamy już jak gdyby za sobą i teraz musimy pracować nad tym, żeby te stosunki sąsiedzkie wróciły jak najszybciej do handlowych, tutaj dobrych relacji. Ja chciałem podziękować za to pytanie, bo ono jest bardzo ciekawe i bardzo istotne dla całego regionu. Tylko jest też tak ważne, że moglibyśmy pewnie o nim dyskutować do wieczora, ale została mi tylko minuta. O jednej rzeczy musimy pamiętać przy inicjatywie Pasa i Szlaku. To jest inicjatywa Chin. I jaki jest cel tej inicjatywy? Generalnie celem jest interes Chin i podporządkowanie sobie jednak pewnie Europy Zachodniej, jeśli chodzi o wymianę handlową. Mamy na względzie też to, że ta wymiana handlowa nie jest symetryczna. Jest przede wszystkim eksport ze strony Chin i uzależnienie gospodarki europejskiej. Dlatego jak najbardziej jestem za rozbudową Małaszewicz, portu w Małaszewiczach.
Natomiast na pewno pod warunkiem utrzymania kontroli nad tą infrastrukturą, aby ona nie została przejęta właśnie przez gospodarkę chińską. I w przyszłości musimy to rozwijać. Zresztą to nie jest tylko domena Białej Podlaskiej i Terespola Małaszewicz, które są oczywiście bramą na wschód w kierunku Białorusi i Rosji. W podobnej sytuacji jest Chełm i Zamość. Tutaj także mamy linie szerokie, szerokiego toru. Przede wszystkim to jest Zamość, linia hutnicza szerokotorowa, która też jest właśnie szansą na rozwoju tego transportu intermodalnego, transportu kolejowego. Dziękujemy. Poprosimy nową Lewicę. Jako Lewica uważamy, że jednym z mocnych aspektów tego regionu jest to położenie i należy je jak najbardziej wykorzystywać, jak najmądrzej. I rozwój handlu i rozbudowa centralnego portu i nowego szlaku jedwabnego jest jak najbardziej w interesie Polski. Natomiast znowu zadam pytanie, dlaczego jeszcze ta inwestycja nie jest przygotowywana, dlaczego wciąż jest na etapie planowania. Doczytałam, że brakuje pieniędzy, że w tej chwili to jest szacunkowo będzie ona kosztowała około 4 miliardów złotych lub więcej. Żeby sfinansować te inwestycje, rząd Polski starał się o środki z Unii Europejskiej, ale niestety ich nie wykorzystał. I stawiam pytanie, dlaczego? Dlaczego nie mamy wsparcia Brukseli w budowie tej inwestycji? Czy jest to wynik analiz ekonomicznych, czy jest to wynik konfliktu rządu polskiego z Brukselą? Czy ta inwestycja nie dostała dofinansowania? Żeby te inwestycje zrealizować ze środków krajowych, potrzeba zmiany ustawy, która też nie jest na ten moment nawet przygotowana. Więc pytanie ja mam jeszcze takie, czy kwestie ekonomiczne są dobrze policzone? Czy te 45 miliardów zwrotu w ciągu 11 lat, jak podaje rząd, są realne? I tutaj to jest pytanie do ekonomistów. Natomiast jako Lewica na pewno uważamy, że jest to miejsce i inwestycja bardzo potrzebna, że może zmienić obraz tej części Polski, ale także mieć ogromne znaczenie dla całej Europy. Więc uważamy, że należałoby ją kontynuować, natomiast na pewno niektóre fakty z nią związane potrzebują wyjaśnienia i weryfikacji. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do drugiego pytania. Czy popiera pani, pan całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej w ramach sankcji gospodarczej przeciwko Rosji i Białorusi? Jeśli tak, to jak zrekompensować firmom i mieszkańcom naszego regionu wynikające z tego straty? Jeśli nie, proszę wskazać nieprzekraczalną linię w działaniach uszczelniających granice. Komitet Obywatelski. Nie popieram całkowitego zamknięcia granicy. W życiu, w gospodarce należy unikać skrajności. Skrajnie nieodpowiedzialnym byłoby zamknięcie granicy dla obrotu ludzi, towarów, pod warunkiem, że mamy kontrolę nad tym, co się dzieje. To pytanie poniekąd koresponduje z poprzednim. O atutach naszego regionu świadczy fakt Małaszewicz linii przeładunkowej znajdowania się na jedwabnym szlaku. Więc siłą rzeczy nie możemy jako patrioci lokalni popierać całkowitego zamknięcia granicy polsko-białoruskiej. Jeśli tak, to jak jest nieprzekraczalna linia? Budowa muru stała się faktem. Trudno z tym dyskutować, bo to jest fakt. Natomiast nieprzekraczalną linią jest manipulacja i granie na emocjach, wzbudzanie strachu przez obecnie rządzących, podsycanie negatywnych emocji związanych z poczuciem bezpieczeństwa nas, szczególnie tutaj żyjących przy granicy. Z jednej strony afiszuje się budową muru obecny rząd, będąc z tego dumnym, ale z drugiej strony słyszymy o ogromnych rozmiarach aferze
podziemnego handlu wizami. Więc siłą rzeczy bądźmy uczciwi wobec obywateli, wobec spraw fundamentalnych dla naszego kraju. Natomiast tutaj naszym interesem jest, żeby ta granica była otwarta dla wymiany towarowej, dla wymiany ludzkiej, bo dzięki temu zyskują wszyscy. Tak, i oczywiście to tylko już ostatnie przejście jakby w Terespolu i zamknięcie spowoduje, że nasi przedsiębiorcy przestaną zarabiać. To się będzie wiązało z utratą miejsc pracy przecież. I niestety nie da się w żaden sposób zrekompensować, uważam, tych rzeczy. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, jak beznadziejna była i polityka PiS-u wobec Łukaszenki przez te 8 lat. Nie wypracowano żadnego modelu i dziś można tylko pozazdrościć Niemcom, Francuzom, którzy z Białorusią robią dobre interesy. Dzięki Bogu jeszcze nasza jedna firma Atlas, która została na Białorusi i też sobie daje radę, to pokazuje, że rynek wart inwestowania, tylko po prostu no, trzeba rozmawiać. Trzeba podchodzić do tych spraw tak, jak podchodzą to nasi partnerzy zachodni. Białoruś jest blisko nas, znaliśmy ich bardzo dobrze. Ludzie są tam przyjaźni, także... Muszę przerwać, przepraszam, takie zasady. Prosimy o Konfederację. Proszę Państwa, co do zasady, jako Konfederacja jesteśmy przeciwni sankcjom i zamykaniu granic. Musimy pamiętać, że sankcje są narzędziem, które zawsze uderza obie strony. Zarówno stronę, która nakłada te sankcje, jak i stronę, która po prostu, na której te sankcje są nałożone. Co gorsza, niejednokrotnie jest tak, że strona nakładająca sankcje odnosi niewspółmiernie wysokie straty. Faktem jest, że jesteśmy krajem granicznym Unii Europejskiej. I wielokrotnie w przeszłości miało miejsce, że Polska zupełnie bezrefleksyjnie pod naciskiem Brukseli wprowadzała sankcje tak zwane unijne, doprowadzając do strat naszej gospodarki. Na takich sankcjach korzystały zwykle inne kraje Unii. Oczywiście za straty poniesione przez Polskę nie otrzymywaliśmy żadnych rekompensat. No i to jest po prostu wynikiem zupełnie błędnej polityki zagranicznej obecnego rządu. Konfederacja od zawsze powtarza, że kraje nie mają przyjaźni, tylko mają interesy. Niestety obecnie rządzący politycy najwyraźniej albo tego nie rozumieją, a może po prostu rozumieć tego nie chcą. Konsekwencją nie tylko samego zamknięcia granic, ale już tylko samą perspektywą zamknięcia granic i nagłośnienia takich zamiarów jest fakt, że tylko od stycznia 2022 roku do czerwca tego roku obywatele Białorusi założyli w Polsce prawie 12 tysięcy firm. Co to oznacza? Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, że te firmy są zakładane w Polsce tylko po to, aby ominąć szkodliwe ustawodawstwo. Także mamy empiryczny dowód na to, że szkodliwa polityka zagraniczna odbija się czkawką na polskiej gospodarce. Proszę Państwa, trzeba podkreślić, że na zamykaniu granic najbardziej ucierpiała branża transportowa. Ta branża przynosi Polsce 6% PKB. I to jest w sumie ponad 1 000 000 miejsc pracy. Branża ta jest od lat niszczona przez Unię Europejską poprzez tak zwany pakiet mobilności, ale równocześnie przez rządy PO i PiS, które na to ustawodawstwo wyrażały przez wiele lat zgodę. Oprócz zgody na wspomniany pakiet mobilności, mowa tu o wysokich podatkach na paliwo, drakońskich mandatach czy też Nowym Ładzie. Efektem tej polityki było to, że polscy przedsiębiorcy niemal całkowicie utracili dostęp do rynku białoruskiego, a Białorusini ominęli to dziurawe prawo właśnie poprzez wspomniane wcześniej rejestrowanie firm w Polsce. No i oczywiście chciałbym na koniec jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz, że jedynie politycy Konfederacji byli na tych wszystkich protestach branży transportowej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Momencik. Teraz wystartujemy. Teraz trzecia droga. Na pytanie, czy popiera całkowite zamknięcie granicy polsko-białoruskiej? Absolutnie nie. Szanowni Państwo, Białoruś, jak wiemy, jest naszym naturalnym sąsiadem, naturalnym również współpracownikiem handlowym. I muszę Państwu powiedzieć, że musimy sobie zdać sprawę z tego, że tak jak już wcześniej było wspomniane, sankcje to przede wszystkim miecz obusieczny. Miecz obusieczny, który uderza wszystkie strony.
I on tak naprawdę nie dotyczy polityków, którzy te prawo ustanawiają, tylko bije najmocniej przedsiębiorców, którzy muszą w ramach tego prawa funkcjonować i muszą odnaleźć swoje miejsce do funkcjonowania. A jeszcze teraz dochodzą do tego luki w przepisach prawnych, gdzie na jeden adres rejestruje się po 20 podmiotów w Polsce, ale białoruskich, no to w żaden sposób nie pozwala naszym przedsiębiorcom normalnie funkcjonować. Ja uważam, że polskie firmy są na tyle sprawne, że sami sobie poradzą, ale wystarczy im nie przeszkadzać, szanowni państwo. Wystarczy im nie przeszkadzać, a no niestety dzisiejsza władza robi to z premedytacją. Mamy za sobą już i pandemię, i zamrożenie gospodarki. W tej chwili mamy sankcje. Oby to jak najszybciej zostało zakończone i oby nasi tutaj firmy, nasze transportowe przede wszystkim, bo to w nich uderza najmocniej, oby mogły normalnie funkcjonować. Ja zacznę od tego, że jeżeli sankcje są już wprowadzone i z tego tytułu ponoszą straty mieszkańcy i firmy z regionu Podlasia, to jeżeli te sankcje wprowadzone są w interesie całego kraju, czy wręcz w interesie jakby w ramach całej Unii Europejskiej, no to ta społeczność powinna zrekompensować tym, którzy ponoszą szkodę na skutek sankcji, te sankcje. I nawet nie tylko powinny być to zyski utracone, te rzeczywiste, ale także te przyszłe korzyści, bo to przecież wiąże się też z tym, że nie można rozwijać firm, nie można rozwijać kontaktów. Utracone zostają te kontakty i też później nawet po zniesieniu sankcji one nie zostaną od razu z dnia na dzień odnowione. Niektórym łatwo jest mówić o całkowitym zamknięciu granicy, natomiast nie biorą pod uwagę tego, że część produktów musi być tak naprawdę zaimportowana na przykład z Białorusi czy z Rosji, ponieważ nie ma innego źródła pozyskiwania. Jeżeli ich nie przywieziemy przez tą granicę, to one trafią do Polski tylko naokoło przez iluś tam pośredników i są wtedy znacznie droższe. Czasami mam wrażenie, że ta wojna hybrydowa, która jest ze strony Łukaszenki, jest na rękę rządzącym i gdyby chcieli, to by ją skończyli dużo szybciej kategorycznymi działaniami, a tego nie robią niestety. Dziękujemy. Głos ma Nowa Lewica. Cóż, jeżeli chodzi o samo pytanie o to, czy granica powinna być zamknięta, to zgodzę się z przedmówcami, nie. Dlaczego nie? Szanowni państwo, no widzieliśmy, co działo się w momencie, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził strefy wyjątkowe przy granicy. Samo to wprowadzenie ograniczeń spowodowało upadek bardzo wielu przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Całkowite zamknięcie granicy byłoby dużo, dużo gorsze w skutkach dla nas wszystkich. To przede wszystkim. Kolejna sprawa, kiedy mówili tutaj moi przedmówcy o tym, że zamknięcie granicy to ogromne. Tak. Dlatego warto pamiętać o tym, że my jako Polska, ta granica z Białorusią, to nie jest tylko granica Polski z Białorusią, to jest granica całej Unii Europejskiej. W związku z czym, jeżeli Unia Europejska będzie wymagała od Polski zamknięcia tej granicy, to my mamy prawo i obowiązek do tego, żeby zadbać przede wszystkim o interes narodowy i wymagać od Unii Europejskiej odszkodowań dla głównie tutaj przedsiębiorców, którzy będą tracili na zamknięciu granicy. Tylko też pamiętajmy o tym, szanowni państwo, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ma z Unią Europejską tak naprawdę w tym momencie żadnych stosunków i nie będzie w stanie wywalczyć dla nas, mieszkańców regionu, tych odszkodowań. Kolejna część pytania to było pytanie o tą nieprzekraczalną granicę. No przede wszystkim bezpieczeństwo. Nie możemy mieć pewności, że nie będzie konfliktu zbrojnego przy naszej granicy. I chyba oczywistym dla wszystkich jest, że jeżeli pojawi się realne zagrożenie, tylko realne, a nie sztucznie pompowane przez władzę, to granicę trzeba będzie zamknąć. Bo bezpieczeństwo nas wszystkich i bezpieczna granica powinna być priorytetem. Tylko nie zapominajmy w tym wszystkim o tym, że bezpieczna granica to taka granica, na której nikt nie ginie. Kolejna kwestia, czyli nieprzekraczalność granicy i nieprzekraczalność tego, do czego możemy się posunąć. No na pewno nie możemy posuwać się do sprzedaży setek tysięcy wiz, bo nie jest to szczelna granica, nie jest to szczelne państwo. Jest to ogromnie niebezpieczne i wydaje mi się, że to jest klucz, czyli podsumowując,
Jeżeli będziemy jako kraj zobligowani do zamknięcia granicy, potrzebujemy tak silnego rządu, który będzie w stanie negocjować z Unią Europejską. Bardzo dziękujemy. Nie przedłużając, trzecie pytanie. Rolnictwo i przetwórstwo rolne tradycyjnie są uważane za mocną stronę naszego regionu. Proszę wskazać właściwy model ich rozwoju, uwzględniający rachunek ekonomiczny, ochronę środowiska i słuszny interes mieszkańców regionu. Koalicja Obywatelska. No tutaj chyba zacznę, że ta mocna strona naszego regionu już podupadła przez te 8 lat rządów PiS-u. Widzimy, jak to wygląda. 4 ministrów rolnictwa przez ten okres musiało przejmować jeden po drugim po aferach, które miały miejsce. Nasze tereny no, były jakby, rozwijały się fajnie, szliśmy w dobrym kierunku, grupy producenckie powstawały, które zostały zabite przez tą władzę. Wiemy, jak to wyglądało. W ogóle jesteśmy tu wskazani na obróbkę wstępną i to jest najgorszym naszym takim jakby produkt, który idzie, obrabiamy go, mrozimy, czy nie, a później nim handlować. Jest to najgorsza, bo korporacje zarabiają na końcowym jakby produkcie. Jeżeli chodzi od pola do stołu, bardzo fajnie to się rozwijało, ale drodzy Państwo, no nie oszukujmy się, duże sklepy, markety nie dają możliwości w taki sposób widzieć. Nawet o płatności, gdzie klient kupując towar płaci od razu, a my czekamy na zapłatę do 3 miesięcy, czasami dłużej. Jeżeli widzę model rozwoju, żeby i małe, i duże równomiernie rozwijały się, uwzględniając rachunek ekonomiczny, tak jak tu jest wskazane, ochrona środowiska. Chyba PSL tu najwspanialej mówi o sytuacji, jeżeli chodzi o zieloną energię, wiatraki, fotowoltaika i biomasa. Sam w swoim gospodarstwie idziemy w bioenergię, ale jest to ciężki temat ze względu nawet na energetykę, na przyjęcie energii z gospodarstwa, wykorzystanie i ciepła, i energii. Bardzo wspaniała sprawa, ale jest tu wiele zmian legislacyjnych potrzebnych, no i przede wszystkim finansowania tak ogromnych, bo proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj taka biogazownia na pół mega to prawie 20 milionów złotych. Wyobraźcie sobie Państwo małego, które miałoby to zrobić. Tu jeszcze kilka słów dla Pana Prezydenta. Jeśli chodzi o rachunek ekonomiczny, to na rachunek ekonomiczny się składają dwie sfery. Czyli sfera kosztów i tutaj koszt nawozów jest najbardziej istotny, bolesny, a na koszt nawozów wpływa koszty energii, czyli siłą rzeczy nasz rząd doprowadził do tego, że spółki Skarbu Państwa produkujące energię finansują masę działań, przez to zwiększają swoje koszty i mamy koło błędne. Natomiast co do sfery cen, no to przede wszystkim niekontrolowany napływ zbóż, nie wiadomo jakiej jakości, z Ukrainy, ale nie tylko, owoców miękkich. I to jest kolejna dziedzina, gdzie nasz rząd dał klapę, jeśli chodzi o możliwość ochrony naszych producentów rolnych. Także dziękuję. Dziękujemy. Konfederacja. Tematyka rolnictwa jest mi szczególnie bliska, ponieważ przez 21 lat prowadziłam małe gospodarstwo rolne w okolicach Zamościa. No i stąd wiem, że w gruncie rzeczy, poczynając jeszcze od okresu komuny, nasze rolnictwo już od zawsze miało podgórkę. Wcześniej grożono mu, straszono kolektywizacją. No w tej chwili też polski rolnik nie ma stabilizacji, żyje w poczuciu zagrożenia, ponieważ z jednej strony zagrażają mu opętani ekologiści, specjaliści od Unii, ci, którzy chcą zarzucić polskim rolnikom, że się znęcają nad zwierzętami, że są w ogóle przestępcami, jak również ci, którzy narzucają całą masę nieżyczących przepisów, do których rolnik ma się stosować. I w związku z tym, zamiast prowadzić gospodarstwo, dbać o rośliny i zwierzęta, musi wypełniać setki druczków i właśnie realizować masę różnych nieżyciowych przepisów. Z drugiej strony z kolei polskiemu rolnictwu zagraża w tej chwili zalew niekontrolowany zboża z Ukrainy, w związku z czym jest ono po cenach dumpingowych, w związku z czym rujnuje w ogóle polski rynek zbytu. Mało tego, że to zboże jest zatrute i niepewnej jakości, no to nie pozostawia zbytu dla naszego rolnika. Tymczasem z rolnictwem jest podobnie jak z przedsiębiorstwami.
Podstawą, motorem naszej gospodarki, a szczególnie w naszych stronach, z uwagi na nasze uwarunkowania społeczne, geograficzne i przyrodnicze, podstawą powinno być gospodarstwo rodzinne, które powinno być stabilne, nie powinno żyć w atmosferze zagrożenia bytu i nie wymaga nawet specjalnego poparcia, jakichś dopłat czy czegoś takiego, tylko to samo znowu co z małymi przedsiębiorstwami, aby nie przeszkadzać, aby właśnie nie stresować rolników jakimiś nieżyciowymi przepisami czy wymogami unijnymi w stylu tam kafelki w pomieszczeniach czy coś takiego, żeby rolnik miał po prostu czas i spokojną głowę na zajęcie się swoim gospodarstwem. I z drugiej strony, żeby nasz własny rząd nie szedł ręka w rękę z zachodnimi ekologistami i nie narzucał rolnikom jakiś piątek dla zwierząt, które również zupełnie są nieżyciowe i stawiają rolnika w kłopotliwej sytuacji przestępcy. Narzucają mu znęcanie się nad zwierzętami, co jest absolutną nieprawdą, o czym akurat wiem najlepiej, ponieważ jestem zootechnikiem i hodowla zwierząt jest mi najbliższą dziedziną. Więc rolnictwo mogłoby być podstawą bytu naszego regionu. Powinno dostarczać ekologicznego, zdrowego produktu, zgodnego z wymogami prawdziwej ochrony środowiska, a nie wydumanych jakichś ekoterrorystycznych zasad, aby tylko nikt mu nie przeszkadzał. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Już za chwilkę wystartujemy czas i prosimy trzecią drogę. Ja także jestem rolnikiem, posiadam gospodarstwo rolne, chociaż przede wszystkim jestem przedsiębiorcą i dlatego głos oddam koledze. Ale o jednym muszę tylko wspomnieć, że na pewno musimy w większym stopniu rozwijać przetwórstwo bezpośrednio u rolnika, ponieważ to daje największą marżę, a o tym, że to jest możliwe mimo zakazów i ograniczeń, pokazuje to, że pewien podlaski produkt jest najbardziej znany w całej Polsce. Szanowni Państwo, powiem tak, rolnictwo to sól naszej ziemi. Sam pracuję na gospodarstwie ponad 20-hektarowym i powiem uczciwie, że gdyby nie działalność gospodarcza, to przy takiej skali produkcji nie byłoby po prostu z czego dołożyć. Kiedyś dziadek wiedział, co siać, kiedy siać, tata wiedział, kiedy zbierać. I przy tym wszystkim, szanowni państwo, było to tak zrobione, że mama nie pracowała zawodowo, a był w stanie utrzymać rodzinę z gromadką dzieci. Dzisiaj niestety w gospodarstwie często musi druga połowa ciężko pracować zawodowo. Szanowni państwo, chrońmy nasze rolnictwo przed produkcją spoza naszych granic po prostu, żeby polski rolnik był traktowany priorytetowo w swoim kraju. A jeżeli pojawiają się braki, to dopiero je uzupełniajmy produktami sprowadzonymi z zewnątrz. Musimy dać rolnikom więcej swobody. Musimy uprościć przepisy, bo zamiast w traktorze rolnik będzie siedział i wypełniał dokumenty w jakiejś biurokratycznej instytucji. A chyba zdajecie państwo sobie sprawę z tego, że to właśnie rolnictwo stanowi o bezpieczeństwie żywnościowym naszego kraju. Markety w razie zawieruchy, one po prostu będą zamknięte. I klienci, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, pocałują klamki, bo są nie nasze. Po prostu są nie nasze, nie płacą podatków, mają ulgi, mają zwolnienia, szanowni państwo, a to nasze lokalne przetwórstwo i firmy, które zatrudniają swoich mieszkańców, powinny mieć ochronę i prawną, a nie obce firmy. Również produkcja płodów przez rolnika powinna mieć zapewnione umowy, powinna mieć zapewniony odbiór. Szanowni państwo, skandalem też jest, jeżeli wysoko postawiony urzędnik w Ministerstwie Rolnictwa nie umie odróżnić jednego zboża od drugiego i nie wie, kiedy i o jakiej porze roku się je sieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja tylko mam taką techniczną prośbę o trzymanie mikrofonu troszkę dalej od ust, bo myślę, że dźwięk będzie lepszy wtedy. Poprosimy Nową Lewicę. Rozmowę o rolnictwie dotyczącą regionu rozpoczęłabym od takiej informacji, że należy nareszcie w prawodawstwie rozróżnić
dwa rodzaje działalności, mianowicie rolnictwo indywidualne i przemysłowy chów. To, o czym chcę powiedzieć, dotyczy bezpośrednio powiatu bialskiego, powiatu włodawskiego, parczewskiego, obecnie także chełmskiego. Jest to ekspansja przemysłowych ferm drobnych. Bardzo się dziwię lokalnym rolnikom, którzy problemu nie dostrzegają. Dlatego, że, proszę Państwa, od 2010 roku upadło 190 tysięcy indywidualnych gospodarstw rolnych, a o 1/3 zwiększyła się przemysłowa hodowla. Mamy w regionie jedną bardzo dużą firmę, która postanowiła wybudować przynajmniej 150 wielkich przemysłowych ferm drobiarskich. Mieszkańcy powiatu bialskiego, w tym rolnicy indywidualni, bardzo często od kilku lat protestują. Protesty te nie spotkały się z zrozumieniem ani rządzących, ani wielu innych organów w tym państwie. Ekspansja ferm drobiu zagraża lokalnym rolnikom, zagraża ekologii, ekologicznym rolnikom, zagraża małym hodowcom, grozi brakiem wody, epidemiami, ptasią grypą i tak dalej. Jak wiecie Państwo, koszty tego pokrywane są z budżetu państwa. Zagęszczenie w powiecie bialskim 150 ferm drobiu spowoduje ogromne zagrożenie właśnie między innymi ptasią grypą. Będzie to największa koncentracja ferm drobiarskich w Polsce, większa niż Żuromin i Mława. I jedna z największych w Europie. Już w tej chwili mówi się, że jesteśmy kurnikiem Europy. Więc jeżeli chcemy ratować indywidualnych rolników, to proszę Państwa, zastanówmy się, gdzie jest granica między przemysłem a rolnikiem. To jest pierwsza sprawa, którą podnosi Lewica. Uczestniczyliśmy w posiedzeniach sejmowych dotyczących zabezpieczenia lokalnych społeczności, wsi i lokalnych rolników przed inwazją ferm drobiu. Posłowie na naszych oczach zagłosowali przeciwko tej poprawce. Chciałam im tu osobiście podziękować, ale ich nie ma. Nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja, bo obecne prawo naprawdę nie sprzyja indywidualnym rolnikom. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie żywności, to pamiętajmy, że produkcja wielkich ferm przemysłowych szacunkowo od 40 do 60% jest na eksport. Więc produkując u nas, karmimy inne narody. Nawet w tej chwili eksport drobiu jest do Indii i do Afryki. Jako Lewica proponujemy mądrą ustawę odległościową i odorową, bo w tej chwili jest to 100 metrów. Proszę Państwa, 100 metrów od Państwa domu może powstać przemysłowa ferma drobiu. Firma, o której mowa, na pewno Państwo wiedzą, jaka planowała skupowanie drobiu od lokalnych rolników, małych kurników. Niestety wycofała się z tego. Dziękujemy. Przechodzimy do trzeciego obszaru. Sprawy ogólnospołeczne. Oświata i szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia i polityka migracyjna. I pierwsze pytanie brzmi następująco. Polityka państwa w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki w raporcie Klubu Jagiellońskiego pod nazwą Rząd pod lupą 2022 otrzymała jedną z najniższych ocen, a mianowicie 2 z plusem. Czy zgadza się pani, pan z tą oceną? Jeśli tak, to od czego zacząć naprawę systemu? Jeśli nie, proszę wykazać jego mocne strony. Czy poparłaby pani, pan taką zmianę systemu kształcenia zawodowego, by jego główny ciężar przenieść na pracodawców, na bezpośrednie stanowiska pracy i w ślad za tym skierować główne środki i skierować tam, przekierować główne środki finansowe? Proszę uzasadnić swoje stanowisko. I prosimy. W zupełności zgadzam się z tą oceną. Sam posiadam doświadczenie dydaktyczne. Prowadziłem zajęcia na dwóch bialskich uczelniach, na AWF-ie i obecnej Akademii Bialskiej, wcześniej zwanej Państwową Szkołą Wyższą. I jako praktyk prowadziłem zajęcia związane z pozyskaniem funduszy, z tematyką członkostwa Polski w Unii Europejskiej i związane z tym umiejętnościami aplikowania o fundusze. I od czego zacząć naprawę systemu? Tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć, po co jest szkolnictwo. No po to, żeby przygotować kadry do pracy, do zakładania własnych firm, czyli żeby później ci młodzi ludzie, którzy kończą uczelnie, mieli mocne wejście, atuty na rynku pracy, nazwijmy to. I tutaj odpowiedzią, czyli pierwsze należy szukać odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. To jest bardzo dynamiczny rynek, więc siłą rzeczy profile
kształcenia powinny być dostosowane do zmieniających się potrzeb rynku pracy. To po pierwsze. Zresztą wiem, że szereg przedsiębiorców wskazuje na to, że zarówno szkolnictwo zawodowe średnie, jak i wyższe nie przygotowuje tych kadr w odpowiedni sposób. Czyli krótko mówiąc, też trzeba wzmocnić system szkolnictwa zawodowego, bo to jest istotne z punktu widzenia właśnie dopasowania tych potrzeb. Więcej praktyki na zajęciach, typu case study, typu zajęcia praktyczne, rozwiązywanie konkretnych problemów, nauka przez doświadczenie. To jest podstawa zdobywania wiedzy. Sam jako zastępca prezydenta też się stykam z tym, że absolwenci kończący różne kierunki często nie mają właśnie tej praktycznej wiedzy, nie mają podstawowej zdolności tworzenia, pisania pism, formułowania myśli, przelewania myśli na papier. Wydawałoby się podstawowe umiejętności. Co jest istotne? To w tej chwili się obserwuje, ale może w stopniu niedostatecznym, że tak naprawdę powinna być kadra praktyków, którzy prowadzą zajęcia. I poprzez właśnie tą kadrę praktyków można byłoby oczekiwać, że absolwenci będą bardziej przygotowani, wchodząc na rynek pracy. Czyli jako główny ciężar przenieść na pracodawców, może nie główny, ale wzmocniłbym obszar współpracy z pracodawcami jako uzupełnienie. Nie wiem, Marku, pół minuty czy zostało, to nie wiem. Któż najlepiej jak pracodawca nie wie, jaki pracownik jest mu potrzebny i w tym, jeżeli chodzi o ocenę, nie zgadzam się z 2+, panu Czerkowi wystawiłbym 1+, bo tego, co nawyrabiał dzisiaj z oświato, nie wiem, czy jeszcze paru ministrów zdoła posprzątać. Także to tylko tyle. Dziękujemy. No, akurat tutaj siedzę w swojej dziedzinie, ponieważ w szkolnictwie wyższym pracuję od roku 1981. I tu akurat nie jest to kwestia wyłącznie pana Czarnka, bo sięgnęłabym dużo wcześniej. W ogóle tutaj nie trzeba się krępować, tu trzeba cały ten system nasz oświatowy i naukowy przewrócić do góry nogami. I nie można rozpatrywać szkolnictwa wyższego w oderwaniu od oświaty, od szkół podstawowych i średnich. Pracując już tyle lat, prowadząc zajęcia dydaktyczne ze studentami, stwierdzam z roku na rok, że z roku na rok studenci przychodzą do nas coraz głupsi, studenci pierwszego roku. Zastanawiam się, nie stawiam sobie pytanie, co ci ludzie przez 12 lat robili w szkole. Kiedy próbuję na przykład studenta zapytać o jakąś kwestię wymagającą myślenia, no to miałam już takie przypadki, że delikwent rozdziawia gębę albo odpowiada nie pamiętam, tak jakby miał się nauczyć wierszyka na imieniny cioci. Więc wniosek stąd, że cała edukacja szkolna od podstawówki poczynając w ogóle musi być gruntownie zreformowana. Tu nic nie zmieni dodawanie jakichś zamiany przedmiotów konkretnych takich na inne, czy zmiany lektur takich na inne. To, że w tej chwili rodzice narzekają i dzieci na przeciążenie nauką, to ja pamiętam, to było od mojej młodości także. Za komuny była taka pani minister edukacji Joanna Michałowska-Gumowska, która wyraziła zdanie, że uczeń musi tyrać. Czyli przez cały czas była stosowana zasada ilości, a nie jakości, tak jakby miało według Marksa samo przejść jedno w drugie. Tu nie ma co wtłaczać entych przedmiotów, tu nie ma co wymagać od uczniów pamięciowego opanowania większego czy mniejszego materiału, tylko od początku edukacja cała musi być gruntownie przeorientowana, musi być nastawiona na umiejętność właśnie myślenia, wyciągania wniosków, samodzielnego radzenia sobie, właśnie umiejętności praktycznych. Jeżeli sami czegoś takiego nie potrafimy opracować, chociaż nie wiem po co w ogóle istnieją wielkie gremia na uczelniach, istnieją, na każdej uczelni powołane są na przykład zespoły do oceny jakości kształcenia, czy do poprawy jakości kształcenia. I to się sprowadza do kolejnych zebrań i produkcji entych dokumentów, a jakość dalej kształcenia się nie poprawia. Siedzę w tym, więc ja to po prostu widzę. Więc trzeba to wszystko od początku postawić na głowie. Od podstawówki poczynając cały system edukacji wszelkich szczebli. I z tego, co słyszałam, to dosyć dobry model zastosowany jest w Finlandii. Można by przynajmniej częściowo się tym zainspirować. Bo jeżeli dalej będziemy w to brnąć, tylko będziemy zwiększać ilość, no to do niczego tutaj tym sposobem nie dojdziemy. Jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, to likwidacja szkolnictwa zawodowego była fatalnym posunięciem.
I to w tej chwili, co jest proponowane w tym punkcie, przesunięcie ciężaru na pracodawców jest dobrym pomysłem, bo właśnie tak jak już przedmówca powiedział, że pracodawca wie najlepiej. Dziękujemy. Trzecia droga. Szanowni Państwo, tak jak tutaj przedmówczyni powiedziała, edukacja ze zdolnością umiejętnego wyciągania wniosków zakończyła się w momencie, kiedy wprowadzono system oceny testów. Tak nie, tak nie, tak nie. Tu uciekła kreatywność. Natomiast co do informacji, raport, który jest tak obszerny, że no ciężko jakoś byłoby się odnieść do całości, ale po części przynajmniej w krótkim czasie. Państwo ciągle jak gdyby proponuje dopłacanie do wszystkiego. Ja natomiast jestem za tym, żeby szkolić zawody, na które jest po prostu zapotrzebowanie. Kilkanaście lat temu zabito jak gdyby ideę szkół zawodowych, czego pokłosie mamy dzisiaj, gdzie brakuje hydraulików, brakuje elektryków, budowlańców. Jeżeli się mylę, no to niech ktoś spróbuje umówić się z jakąś usługą elektryczną, hydrauliczną od ręki. Nie ma szans. Ci ludzie po prostu mają zajęcie i oni mają dużo pracy. Szanowni Państwo, uważam, że trzeba zrobić w ten sposób. Szkoła plus praktyki zawodowe, ale takie z prawdziwego zdarzenia, stworzą nam fachowców, do których nie trzeba będzie dopłacać, bo oni sami na siebie zarobią i oni będą po prostu poszukiwani. To jest jedyna droga. Ja wiem, że rodzicom dobrze, znaczy marzenia rodziców były takie, żeby dzieci miały wyższe wykształcenie. No ale szanowni Państwo, potrzebne są również i zawody takie, bez których po prostu życie codzienne jest niemożliwe. Ja bym poprosił 30 minut, ale wiem, że niemożliwe, to tylko króciutko. Najgorzej faktycznie zostały ocenione w tym raporcie szkolnictwo wyższe i nauka oraz edukacja po 2+, tylko polityka wymiaru sprawiedliwości na 2, to się nie dziwimy chyba dlaczego. Natomiast raport dla całego państwa wyniósł tylko 3,07 ocena, także całe państwo nie działa dobrze. Tutaj wspomnieliśmy o tej likwidacji szkół zawodowych, ja tylko przypomnę dlaczego to się wydarzyło. To był efekt jakby krótkowzrocznego patrzenia jakby na państwo, ponieważ zależało na tym, żeby ci młodzi ludzie nie wchodzili na rynek pracy, ponieważ mieliśmy duże bezrobocie. W związku z tym wymyślono, dobrze, to przemodelujemy szkolnictwo, żeby oni dłużej jakby uczyli się, no to później wejdą na rynek pracy. To spowodowało w tej dłuższej perspektywie faktycznie problem z zaniknięciem szkolnictwa zawodowego, którego nie da się tak odtworzyć od ręki. Poza tym ono częściowo było też obecne w dużych przedsiębiorstwach, które także upadły i tego szkolnictwa już nie prowadziły branżowego. Natomiast na pewno musimy je odbudowywać, bo jest ono niezbędne. Dziękujemy. Nowa Lewica. Przygotowując się do tego pytania, rozmawiałam z kilkoma wykładowczyniami i wykładowcami z uczelni i oni skarżą się na chory system przyznawania pieniędzy, na niczym niewytłumaczalną pogoń za punktami potrzebną do ich oceny, na nierówne punkty różnych uczelni. Na przykład okazuje się, że artykuł na KUL-u jest wyżej punktowany niż monografia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. I to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca w szkolnictwie wyższym. Szkolnictwo wyższe powinno mieć stabilne finansowanie i nie powinno być zależne od krótkotrwałych grantów, ponieważ pogoń za grantami powoduje brak ciągłości, brak zwrócenia uwagi na konkretne etapy i przejście kształcenia, a koncentruje pracowników naukowych na tak zwanej grantozie. I to jest niedopuszczalne. Proszę Państwa, hańbą są zarobki pracowników uczelni i pracowników administracji na uniwersytetach. Naprawdę asystent, ktoś rozpoczynający pracę zarabia najniższą krajową. Podobnie pracownicy administracji i bardzo duża rzesza innych ludzi pracujących na uczelniach. Jeżeli w państwie pracownicy na uczelniach są najsłabiej wynagradzaną grupą zawodową, to jakiego mamy oczekiwać, że tak powiem, efektów kształcenia? Od tego trzeba zacząć. My jako Lewica proponujemy przede wszystkim wzrost wynagrodzeń kadry, wzrost wynagrodzeń młodych pracowników na uczelniach, wzrost wynagrodzeń administracji, stabilne finansowanie,
Oczywiście postulujemy także kobiety na katedry, gdyż to jest wciąż niedoreprezentowana grupa uczelnianych. Ale proszę Państwa, to także student. Student i jego w tej chwili trudna sytuacja materialna. Sprawy związane z rynkiem mieszkaniowym powodują, że bardzo duża grupa niezamożnych studentów musi albo rezygnować ze studiów, albo je zmieniać na inne formy. Spróbujcie Państwo znaleźć mieszkanie w Lublinie i powiedzcie, ile ono będzie kosztowało w tym momencie. My proponujemy stypendia dla studentów. Stypendia są stosowane na całym świecie, mogą zależeć od wyników kształcenia, ale mogą też zależeć od sytuacji materialnej. I to, żeby student się na uczelni utrzymywał i miał dobre warunki, zależy także od systemu stypendialnego. To jest w całym świecie propagowana. Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe i zawody, to jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby część kosztów ponosili pracodawcy, ale musi to też być zrobione na zasadzie umów, certyfikacji, akredytacji, żeby uniknąć, że tak powiem, nadużyć i żeby też ta jakość kształcenia zawodowego była dobra, żeby to było partnerstwo z pracodawcami oraz żeby te programy kształcenia były konsultowane. Pamiętajmy też, że uczymy ludzi do pracy w zawodach, które jeszcze nie istnieją czasami, więc uczenie kreatywności w sposób fiński. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do przedostatniego pytania. Brak lekarzy, brak pielęgniarek, brak pieniędzy, absurdalnie długie kolejki do specjalistów to stałe bolączki systemu opieki zdrowotnej. W jakim kierunku powinny iść niezbędne zmiany tego systemu? Koalicja. Tutaj nie będę ukrywał, że nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale skonsultowałem się z praktykami lekarzami i tutaj można byłoby wskazać takich kilka obszarów, gdzie należałoby szukać poprawy funkcjonowania systemu. Pierwszym jest rozważenie możliwości refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia do prywatnych wizyt u specjalistów. W tej chwili to, jeśli chcemy pójść prywatnie, to pokrywamy to z własnej kieszeni. To w jakiś sposób pomogłoby rozładować długie kolejki do specjalistów w ramach ubezpieczenia. Kolejnym obszarem jest możliwość zmiany systemu opłacania praktyk lekarzy rodzinnych. W tej chwili jest praktykowane, że ten NZOZ-y tak zwane od liczby zapisanych do danej praktyki pacjentów. Można byłoby to zamienić za wynagrodzenie czy płatność za wykonywaną poradę, czyli w zależności od ilości porad. Sam kolejnym elementem mogły być pobyty jednodniowe w szpitalach, bo niektóre procedury czy rodzaje diagnostyki mogłyby się odbyć w ciągu 24 godzin, a dzisiaj często jest tak, że pacjent jest trzymany 4 doby, bo ta procedura jest tak zapisana i dopiero od udziału pobytu czterodniowego ma szpital płacony. Uważam, że to byłaby duża oszczędność. Kolejnym elementem jest praca lekarzy zmianowa w szpitalach, czyli tutaj też jest możliwość szukania optymalizacji w tym obszarze. I wreszcie możliwość powrót do zatrudniania pielęgniarek po szkołach pielęgniarskich, niekoniecznie po studiach wyższych, bo tak zwany średni personel medyczny kiedyś, no chyba lepszy był system kształcenia na poziomie średnim, dlatego też tak to praktykowano. Ja mam tyle od siebie. Ja tak szybciutko, co czwarty lekarz w Polsce mógłby z dnia na dzień odejść z pracy, ponieważ znajduje się w wieku emerytalnym. Polska jest jednym z krajów w ogonie pod względem liczby pacjentów przypadających na jednego lekarza. W całej Unii Europejskiej ma najmniejszy lekarzy na 1000 mieszkańców. W efekcie wiadomo, co lekarz ma rosnące i zabiegi operacji szczególnie długie. Polski lekarz jest obładowany biurokracją, ilość dokumentów, które musi wypełnić, skraca ich efektywny czas pracy. W kontekście tym wielu lekarzy wspomina o tym, aby o asystentach medycznych oraz o przekazaniu dodatkowych jakby kompetencji pielęgniarkom. Poza tym sprawy finansowe. Dziś młody lekarz drugiego stopnia. Czas się skończył. Poprosimy Konfederację.
Proszę Państwa, głównym problemem systemu ochrony zdrowia w Polsce jest to, że mamy państwowego monopolistę, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak doskonale wiemy, monopol nigdy nie działa efektywnie. To jest takie prawo ekonomii. Dosypywanie pieniędzy do tego systemu, jak pewnie tutaj zaraz będą proponować moi konkurenci, nic nie zmieni. Każde pieniądze będą zmarnotrawione, to jest studnia bez dna. No i trzeba też podkreślić, że my wcale nie płacimy mało za leczenie publiczne, także absolutnie nie tędy droga. To, co należy zrobić, to rozbić monopol NFZ-u i wprowadzić konkurujące ze Fundusze Ubezpieczeń Zdrowotnych. Nie wynajdujemy koła na nowo. Koncept postulowany przez Konfederację funkcjonuje w krajach zachodnich, a nasze rozwiązanie bazuje na rozwiązaniach, które funkcjonują w Niemczech. W momencie, jak wprowadzimy kilka, a może nawet uda się, że będzie to kilkanaście funduszy ubezpieczeń zdrowotnych, to zacznie się po prostu rynkowa konkurencja o pacjenta. Proszę Państwa, w największym uproszczeniu, jak miałoby to konkurować? Każdy Polak wybiera dowolny fundusz, do którego chce się zapisać. Każdy fundusz ma obowiązek przyjąć każdego pacjenta bez względu na jego stan zdrowia czy wiek. Za pacjentem do funduszu idą środki. Będzie to dokładnie taka sama kwota dla każdego pacjenta, którą po prostu wyliczamy z wzoru suma wszystkich składek, które idą do systemu, podzielone przez liczbę wszystkich pacjentów. Stąd gdzieś w mediach pojawia się ta kwota 4000, ale jak wiemy, system ubezpieczeń działa na takiej zasadzie, że wszyscy płacimy, a korzystają ci, którzy kupują. To trochę zasad logiki. Proszę Państwa, celem każdego funduszu, jak każdego przedsiębiorstwa, będzie wygenerowanie jak największego zysku, a ten będzie zależał, rzecz jasna, od ilości zapisanych pacjentów do danego funduszu. Aby przyciągnąć jak najwięcej pacjentów, fundusze będą musiały o tego pacjenta konkurować. Czy to koszykiem gwarantowanych świadczeń, czy to gwarancją szybkiego wykonania usługi, czy też jakością usług. Aby ta jakość była jak największa, fundusze będą decydowały, z jakimi przychodniami będą miały podpisaną umowę. Wprowadzone zostaną normalne standardy biznesowe. Lekarze zajmą się leczeniem, przychodnie zajmą się organizowaniem tego leczenia jak najlepiej, bo każdemu będzie zależało po prostu na zysku. Jeśli chodzi o płatność składek, nic się nie zmieni, za wyjątkiem tego oczywiście, że wrócimy do składek sprzed Nowego Ładu dla przedsiębiorców. Nikt nie będzie, proszę Państwa, pozbawiony leczenia, nikt nie będzie umierał pod płotem, jak niektórzy sugerują. Dziękujemy. Trzecia droga. Zacznę od tego, że było trochę ciekawiej, że nie do końca zgodzę się z poprzednikiem, że fundusze będą takie cudowne. One będą faktycznie dążyły do jak najwyższego zysku i będą go uzyskiwały poprzez wydawanie jak najmniej na świadczenia. Każdy, kto likwidował szkodę autokasko na uszkodzonym samochodzie, wie, jak to wygląda. Wracając jakby do pytań, brak pieniędzy. Każdy z nas, prowadząc biznes, ale też i osoby, które pracują na etacie, kiedy widzą, jaka jest wysokość tak zwanej składki na zdrowotnej, a tak naprawdę 9-procentowego podatku, zastanawia się, jaki brak pieniędzy, przecież to są olbrzymie pieniądze. Tylko że te pieniądze nawet nie trafiają w całości do polityki zdrowotnej, tylko na przykład ostatnio zostały dane na co? Na węgiel. No i ktoś może mógł powiedzieć, tak, no dobrze, było ciepło, no to mniej osób chorowało, ale to przecież nie o to chodzi. Oczywiście jest brak lekarzy, brak pielęgniarek i w tej chwili, jak grzyby po deszczu, słyszymy, że kolejne uczelnie będą otwierały kierunki lekarskie, ale ja bym wolał, żeby po prostu więcej lekarzy było kształcone w instytutach, znaczy uczelniach medycznych, uniwersytetach medycznych, gdzie jest właściwa kadra, gdzie są szpitale kliniczne i gdzie ja będę pewny, że ten lekarz będzie dobrze wykształcony, a nie kolejna uczelnia, która będzie ich w ten sposób kształciła. To jednak o to chodzi. Proponujemy oczywiście kwestię, tutaj cieszę się, że Koalicja Obywatelska także ten temat proponuje w tej chwili już, czyli kwestia tego, żeby zmusić NFZ do lepszego zaspokojenia potrzeb, jeśli chodzi o specjalistów, poprzez wprowadzenie zasady, że jeśli nie mamy wizyty w publicznej, znaczy w placówce, która ma umowę z NFZ-em, to możemy pójść prywatnie i jeżeli w ciągu 2 miesięcy, tak, nie ma tej wizyty, idziemy prywatnie, NFZ jest zobowiązany zwrócić za tą
usługę, wtedy będzie na pewno to lepiej wyglądało. Oczywiście też te szpitale jednodniowe, ginekolog w każdym powiecie, położna i opieka okołoporodowa w każdej gminie. Oddaję głos koledze. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja mam takie małe pytanie. Czy wiecie Państwo, dlaczego weterynaria funkcjonuje dobrze? Bo nie ma Ministerstwa Weterynarii. I dlatego funkcjonuje dobrze. Szanowni Państwo, słucham? Tak, właśnie, nie powinienem odpowiadać. A nie dziwi Państwa, że prywatnie nie ma kolejek do lekarza i prywatne gabinety mają i pielęgniarki, i personel. Do dentysty chodzimy prywatnie, kobietki biegają do ginekologa prywatnie, za to płacimy, za te wizyty. Na dzień dzisiejszy nie sądziłem, że to powiem, ale okazuje się, że prywatna służba zdrowia działa lepiej i taniej, Szanowni Państwo, niż NFZ. I tutaj zostaje mi przytoczyć dok i może trochę dowcip, którego nie wiem, czy powinno się płakać, czy śmiać. Innym razem poprosimy. Później go opowiemy już po wszystkim. Nowa Lewica, poproszę. Dziękuję bardzo. Ja zacznę może od tego, że ja się zupełnie nie zgadzam z przedmówcą z Konfederacji, nie tylko trochę, a zupełnie. I chciałabym zwrócić uwagę również na jedną rzecz, ponieważ pan wspomniał o tym, że cytat może być niedosłowny, więc przepraszam. Za chwilę inne partie będą musiały pieniędzy do ochrony zdrowia. Otóż nie. Szanowni Państwo, tutaj my jako Lewica, tak, proponujemy zwiększenie PKB na ochronę zdrowia do 8%. Natomiast pamiętajmy, że nie jest to dosypywanie pieniędzy, a jest to inwestowanie. Inwestowanie w ochronę zdrowia to inwestycja, która się zwróci. Mówimy tutaj o krótszych kolejkach, mówimy o modernizacji szpitali, mówimy o spłacaniu zadłużenia szpitali. Więc proszę, unikajmy populistycznego mówienia o dosypywaniu pieniędzy, a skupmy się na inwestowaniu, skoro już tak bardzo idziemy w analogie biznesowe. Więc od tego zaczniemy. Kolejne pytanie w tym pytaniu było o braki kadrowe, o długie kolejki. I tutaj zgodzę się z kolei z przedmówcami z Trzeciej Drogi, którzy mówili o tym, że tak, musimy kształcić więcej lekarzy, bezwzględnie. I również w 100% podpisuję się pod tym, że niekoniecznie powinniśmy otwierać kolejne kierunki medyczne. Przykład, nie wiem, czy Państwo słyszeliście o otwarciu kierunku medycznego w Toruniu. Fantastycznie, będą nowi lekarze, natomiast tam nawet nie ma prosektorium. To jak my chcemy kształcić tych lekarzy? Żeby kształcić lekarzy, musi mieć kto ich kształcić, musi mieć gdzie ich kształcić, musimy mieć dostęp do najnowocześniejszych metod nie tylko leczenia, ale również nauczania młodych lekarzy. Jeżeli chodzi o wspomniany również przez moich przedmówców chaos i papierologię, na którą narzekają lekarze, tak, widzimy ten problem. Jako Lewica proponujemy również zatrudnienie na każdym oddziale pracowników niemedycznych, takich jak asystenci i opiekunowie, którzy odciążą lekarzy i pielęgniarki z pracy, której ci wykonywać nie muszą. Widzę, że mamy jeszcze chwilę, więc chciałabym wspomnieć też o postulacie, które dla nas jako Lewicy jest zwłaszcza szczególnie ważne, czyli o tym, żeby w końcu przyjrzeć się i uzdrowić kwestie psychiatrii i psychologii. To jest kwestia, która bardzo w naszym państwie kuleje i pora o tym mówić, pora walczyć z ilością samobójstw, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Dlatego jednym z naszych postulatów w tej dziedzinie jest brak konieczności skierowania do psychologa, bo absurdem jest, że żeby pójść do psychologa na fundusz, potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego. Bardzo dziękujemy. Dobrnęliśmy prawie do końca, już ostatnie pytanie. Starzenie społeczeństwa jest faktem. Co według pani pana może skłonić pary i kobiety do chęci posiadania potomstwa? Czy klasa polityczna jest w stanie wypracować kompromis w sprawie rozsądnej polityki migracyjnej? Jak on mógłby wyglądać? Koalicja, prosimy. Jak widzimy, drodzy Państwo, nie działa 500+. I cała ta propaganda, która legła u podstaw wprowadzenia tego instrumentu. Istnieją badania, że
zachodzi tak zwana odwrotna korelacja, czyli w krajach, gdzie nie ma systemu emerytalnego, tam skłonność do posiadania większej ilości dzieci wzrasta. To w liczbie dzieci widzą te narody, społeczeństwa, zabezpieczenie swojej starości. Oczywiście ja tutaj nie promuję tego podejścia, natomiast też jest im większy socjal, tym skłonność do posiadania dzieci spada. Co może skłonić parę do chęci posiadania potomstwa? Otóż przede wszystkim to, w jakim kraju żyjemy, jakie mamy oczekiwania co do naszej przyszłości, czyli jak zarządzanym kraju, czy są żłobki, czy są przedszkola, czy cały system wspierania matek w początkowym okresie po urodzeniu, czy działania władz są przewidywalne, czy są szanowane obywatelskie, czy z wiarą patrzymy w przyszłość. To, jakie mamy oczekiwania co do miejsca, w którym żyjemy, jak jest zarządzane, to stanowi podstawę naszego optymizmu i to wpływa na to, czy chcemy się, krótko mówiąc, rozmnażać i mieć potomstwo. Dziękuję. Na to pytanie zadałem mojej synowej, która ma dwójkę dzieci i odpowiedziała mi tak, bo o 800+. Odpowiedziała, rozwój opieki nad dziećmi bazującej na rozbudowie sieci żłobków, przedszkoli, a także dobrze funkcjonującej opiece pediatrycznej. Rodzice w rozmowach ze mną skarżą się również na niezbyt dobrze działające świetlice szkolne, wskazując na zbyt krótkie godziny ich funkcjonowania. Te rzeczy, że, tak jak tu pan prezydent powiedział, na pewno na wsi wygląda to bardzo źle. W tej chwili wsie pustoszeją, młodzi uciekają do dużych miast, za granicę i w tej kwestii jest to jeden z priorytetowych rzeczy, które nowy rząd powinien zrobić. Jest to sprawa, która rządzi się prawem tego, jak nasza ojczyzna będzie wyglądała w przyszłości. Dlatego musimy zrobić tutaj wiele dla tego, żeby poprawić jakby komfort dla kobiet, z powrotem na rynek pracy. Kobieta mimo chęci latami nie może podjąć tej pracy, bo przecież nie ma gdzie tego dziecka zostawić, jak nie ma babci, nie ma dziadków, to co ma z tą sytuacją zrobić? Warto podkreślić, że większość tych kobiet jest bardzo dobrze wykształconych i na rynku dobrze by się odnalazły. Dziękujemy. Konfederacja. Wracając do poprzedniego pytania, to, że Lewica się z nami nie zgadza, to dla mnie oczywiste, byłbym przerażony, gdyby było inaczej. Przede wszystkim należy zauważyć, że na demografię i decyzję o posiadaniu potomstwa wpływa bardzo wiele czynników, w tym czynniki kulturowe. Dlatego w moim przekonaniu polityka demograficzna państwa, wbrew temu, co twierdzą niektóre ugrupowania, ma stosunkowo niewielki wpływ na ostateczną decyzję Polek i Polaków o posiadaniu. A wydaje mi się, że wiem, co mówię, bo mam trójkę dzieci. Z pewnością nie ma prostej korelacji pomiędzy zasobnością portfela a ilością potomstwa, co w Polsce dowiódł nieudany eksperyment ze sławetnym programem 500+. Nie wszyscy może dzisiaj pamiętają, ale kiedy ten program wprowadzano, to nie był program socjalny, tylko był sprzedawany obywatelom jako program prodemograficzny. A po 4 latach jego funkcjonowania mamy w Polsce najniższy przyrost naturalny od II wojny światowej. Co więcej, jest faktem, że kraje biedniejsze mają wyższy współczynnik dzietności, co wręcz zaprzecza założeniom niektórych polityków, że nasza sytuacja finansowa przełoży się w bezpośredni sposób na decyzję o posiadaniu dzieci. Jako Konfederacja uważamy, że państwo nie powinno w sposób sztuczny próbować wpływać na demografię. Jak wspomniałem, sam jestem ojcem trojga dzieci i zapewniam państwa, że przy decyzji o potomstwie nie towarzyszył mi urzędnik państwowy. Niemniej jednak są obszary, w których sensowna polityka państwa mogłaby ułatwić Polakom decyzję o posiadaniu czy to pierwszego, czy kolejnego dziecka i tym obszarem mogłoby być wsparcie w opiece nad dzieckiem po pierwszym roku życia. Jak wiemy, mamy w kraju realny problem z dostępnością do żłobków i przedszkoli i problem ten mógłby proponowany przez Konfederację bon edukacyjno-opiekuńczy. Ponieważ czasu jest mało, to zachęcam po prostu wszystkich do zapoznania się z naszym programem, który jest dostępny w internecie. Jeśli chodzi o drugą część pytania, a mianowicie o politykę migracyjną, bo nie wiem, czy tu nie ma jakiegoś błędu.
To było chyba dodatkowo. Przepraszam na emocje. Także dziękuję. Dziękujemy. Trzecia droga, poproszę. Szanowni Państwo, ja zacznę może najpierw od tego, żebyśmy zadbali o swoich, bo tysiące repartiantów czeka na powrót do naszej ukochanej ojczyzny i Państwo na ludziach po prostu zapomniało. Martwimy się o innych, natomiast o swoich zapomnieliśmy. Szanowni Państwo, według mnie jedyną rzeczą, która skłoniła do posiadania większej ilości dzieci, jest po prostu dobrowolny ZUS. Kiedyś nie było emerytur czy ZUS-u i dzieci utrzymywały swoich rodziców na starość. Proszę pamiętać, że system emerytalny jest w Polsce nie tylko obowiązuje od około 100 lat. Natomiast ludzie funkcjonują i przetrwaliśmy ponad 1000 lat. Można się z tym zgodzić lub nie, ale po co ktoś ma mieć dzieci, skoro będzie miał emeryturę, będzie miał z czego żyć. No i dzisiaj większość rodzin to maksymalnie 2 plus 2, czyli jakbyśmy na to nie patrzyli, przyrost naturalny ujemny. Moim zdaniem im mniej polityki w życiu prywatnym, tym lepiej. 500 pokazuje nam wyraźnie, że to się nie udało. Demografia nic nie drgnęła, wręcz przeciwnie, z roku na rok mamy bilans ujemny. Teraz może moja prywatna refleksja. Szanowni Państwo, ja osobiście zawsze marzyłem o licznej rodzinie. No i to marzenie się spełniło. Mam 7 dzieci i 5 wnucząt. I moim zdaniem, żeby żona nie miała blokady przed posiadaniem potomstwa, jest zapewnienie ze strony męża poczucia bezpieczeństwa i stabilności oraz opieki. Bezpieczeństwo, stabilność i opieka. Kwota, każda kobieta pragnie mieć wsparcie z drugiej strony. Ze strony męża pragnie miłości i wierności, a wtedy blokady znikają. Dziękuję bardzo. W odniesieniu polityki demograficznej ja tylko dodam kwestię, że niektóre pary, ale ze względów medycznych nie mogą mieć i dlatego państwo powinno wspierać i popierać programy in vitro, aby te dzieci mogły posiadać. Przechodząc do drugiej kwestii tego zagadnienia, czyli czy klasa polityczna jest w stanie wypracować kompromis w sprawie rozsądnej polityki migracyjnej, to ja myślę, że obecnie polityki migracyjnej Polska nie posiada. Natomiast politycy muszą tą politykę ustanowić, ponieważ ona jest konieczna i to widzimy każdego dnia. W pierwszej kolejności oczywiście zgadzam się tutaj z kolegą, że powinniśmy zadbać o repatriantów, wszyscy ci, którzy chcieliby do Polski wrócić, aby mogli to zrobić, ale także o tą najnowszą emigrację, która wyjechała przez ostatnie 30 lat de facto z Polski, aby stwarzać zachęty, żeby te osoby chciały do Polski wracać, ponieważ faktycznie problem demografii jest jednym z najistotniejszych. Wszystkim polecam pozycję Factfulness Hansa Roslinga, bardzo dużo wyjaśni. Dziękuję. Słowa Lewica. Bo chciałabym się upewnić, mam wrażenie, że tutaj jakby też nie wszyscy kandydaci mamy jasność. Rozumiem, że mamy 3 minuty na odpowiedź na pytanie dotyczące zarówno demografii, jak i migracji. Tak. Okej, okay. No dobra. Dobrze. Szanowni Państwo, więc zaczniemy może od pytania o posiadanie dzieci i tutaj pozwolę sobie wypowiedzieć się we własnym imieniu. Mam 25 lat, jestem w takim wieku, w którym chciałabym mieć dzieci. Szanowni Państwo, chciałabym myśleć o tym, żeby założyć rodzinę, natomiast nie mogę. Nie dlatego, że, tak jak wspomniał tutaj przedmówca, nie wiem, brakuje mi wsparcia partnera, czy miłości albo wierności. Nie, ja się boję. Szanowni Państwo, ja się po prostu boję. Polki boją się zachodzić w ciążę nie tylko dlatego, że boję się, że jeżeli nasza ciąża będzie zagrożona, to w szpitalu trafimy na misjonarza, a nie lekarza. Nie mówimy tutaj o kwestiach jakichś indywidualnych widzimisię, tylko kurczę, my chcemy żyć, jesteśmy młodymi kobietami. Ja chcę mieć dzieci, dla których będę żywą matka, to przede wszystkim żywa matka. Kolejna sprawa, też sytuacji ekonomicznej. Co z tego, że w tej chwili zarabiamy dobrze, jeżeli większość młodych ludzi nie ma swoich mieszkań. Wynajem mieszkania zrzuca ogromną część wypłaty. Kolejna sprawa, to żłobki. Fantastycznie, że już prawie wszyscy z nas o tym mówią. Więc tak, my jako Lewica od początku postulujemy o sieć państwowych żłobków, tak aby każda kobieta mogła szybko wrócić na rynek pracy. Przepraszam, bo to pytanie jest w ogóle bardzo rozległe, więc może tutaj
na tą chwilę skończmy, żeby przejść do migracji. Tylko jeszcze uwaga, błagam do wszystkich. Nigdy o kobietach bez kobiet. Jeżeli mówimy o dzietności, o rodzeniu, o tym dlaczego, to skupmy się na kobietach. Dziękuję. I teraz kwestia rozsądnej polityki migracyjnej pokrótce. Szanowni Państwo, my mamy już politykę migracyjną, którą to reguluje szereg ustaw międzynarodowych. I gdybyśmy tylko zechcieli... Ja przepraszam, bo... Dziękuję. Gdybyśmy tylko jako państwo zechcieli przestrzegać tych umów, których jesteśmy stroną, to nie byłoby problemu na granicę. Dlaczego? Dlatego, że procedury mówią jasno. Jeżeli na granicy pojawiają się uchodźcy, nielegalni migranci, to naszym obowiązkiem jest przede wszystkim potraktować ich humanitarnie. Po drugie, przewieźć do ośrodków dla uchodźców, zweryfikować ich tożsamość. Jeżeli są, wiadomo, że jeżeli są to osoby powiązane w jakiś sposób z terroryzmem, natychmiastowa deportacja. Jeżeli nie, drogi są dwie. Zazwyczaj są to ludzie, którzy chcą jechać dalej na zachód. Możemy im na to pozwolić, możemy próbować ich deportować. To wszystko jest w tych wielu umowach, a ja mam 19 sekund, więc postaram się do clou. Szanowni Państwo, żyjemy w polityce chorego stresu, strachu, a tak naprawdę nie wymaga to nakładów finansowych, ponieważ deportacja, sprawdzanie tych uchodźców, finansowanie tego jest po stronie Unii Europejskiej, a nie Polski, więc nie siejmy polityki strachu. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. To było ostatnie pytanie. Zakończyliśmy podstawową część debaty, gdzie odpowiadaliście Państwo na pytania przygotowane przez Radę Bielsko-Podlaskiej Izby Gospodarczej. Chcę Państwu podziękować za bardzo sprawne przeprowadzenie tej debaty, za dyscyplinę czasową, za kulturę wypowiedzi. Chciałbym powiedzieć taką refleksję, że jeżeli by tak wyglądał przyszły parlament, jak tu Państwo zaprezentowaliście, to można się tylko cieszyć i niezależnie, którzy z Państwa, mam nadzieję, że wszyscy trafią do parlamentu, to debaty będą tam wyglądały tak jak ta dzisiejsza u nas. Bardzo dziękuję. Teraz przejdziemy do drugiej części, już mniej oficjalnej. Państwo spróbują odpowiedzieć, jeżeli będą takie, pytania z sali, kilka pytań. Tutaj nie ma żadnej formuły, jest zupełna dowolność co do jakby treści zadawanych pytań, do kogo są skierowane, jak też i jeżeli chodzi o formę odpowiedzi. Także bardzo proszę, czy ktoś z sali ma... Tam chyba było pierwsze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się, tutaj jestem przedsiębiorcą działającym w branży prawniczej. I ja chciałem poruszyć ważny temat, to jest pytanie skierowane do Państwa, którzy będziecie, miejmy nadzieję, w przyszłym parlamencie, a dotyczące takich danin państwowych, o których się głośno nie mówi, które funkcjonują na co dzień, dotknąć mogą każdego, ale szczególnie dotykają przedsiębiorców i tych takich małych i tych bardzo dużych przedsiębiorców, a mianowicie opłat sądowych. Takie krótkie wprowadzenie. Chcemy iść do sądu, chcemy najprościej mówiąc kasę od innej osoby, musimy za to Państwu najpierw zapłacić. Czyli wyłożyć z własnej kieszeni tak zwaną opłatę sądową, kiedyś zwaną też wpisem. A do 2019 roku opłata maksymalna wynosiła 100 tysięcy złotych. Opłata maksymalna stanowiąca 5% wartości przedmiotu sporu. Czyli przykładowo, jeżeli procesujemy się, załóżmy o taki budynek jak ten, czyli niezbyt dużą inwestycję w wielu branżach, to zakładając wartość przedmiotu sporu, załóżmy 4 miliony złotych, musieliśmy zapłacić do tej pory 100 tysięcy złotych opłaty sądowej. Teraz musimy zapłacić tysięcy od 2019 roku. Czy tego rodzaju daniny nakładane na przedsiębiorców, którzy często walczą o swoje pieniądze, jest słuszna według Was polityka państwa i czy tak dalej to powinno funkcjonować? I czy dostęp przedsiębiorcy do sądu
powinien być według Was w jakiś sposób zmieniony, może ułatwiony? Dziękuję. Skorzystam, że posiadam mikrofon, a poza tym przyznam się, że faktycznie właśnie przez wiele lat prowadziłem także biznes polegający na wykorzystywaniu drogi sądowej i ten temat jest mi doskonale znany. Tak, po pierwsze to jest kwestia oczywiście w zakresie wpisu, która dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale każdego z nas, przy czym no, niektórzy mogą powoływać się na trudną sytuację finansową, liczyć na zwolnienie od obowiązku iszczenia tego wpisu. Przedsiębiorcy de facto na ogół nie mogą skorzystać z tej drogi, ponieważ sądy się do tego nie przychylają. I jest to oczywiście olbrzymi problem. Z jednej strony wysokość kosztów, z drugiej strony czas trwania postępowania i problem z odzyskaniem tej kwoty, nawet jeżeli wygramy, od drugiej strony, ponieważ to oczywiście polega na tym, że my wpłacamy, wygrywamy sprawę, sąd zasądza nam zwrot tej kwoty od drugiej strony, ale to znowu jest po naszej stronie problem, czy my te pieniądze odzyskamy, czy nie. Bardzo często nie można ich odzyskać. Poza tym sąd nie wykorzystuje nowoczesnych rozwiązań, które by pozwoliły na zmniejszenie kosztów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ja zawsze podaję taki przykład dotyczący ogłoszeń sądowych. W tej chwili nadal funkcjonuje system przyjęty z kodeksu z lat 60., że jeżeli trzeba ogłoszenia, to sąd zarządza od strony pobrania odpowiedniej kwoty zaliczki i wydruk ogłoszenia w gazecie, w dzienniku ogólnopolskim czy nawet regionalnym. Czyli to oczywiście dużo kosztuje, trwa bardzo wiele czasu i nikt tego ogłoszenia nie przeczyta, ponieważ to nie funkcjonuje. Przecież można wprowadzić przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań portal internetowy, gdzie będą wszystkie ogłoszenia wymagane prawem, gdzie będzie, może być zryczałtowana opłata, dajmy na to jakieś 50 zł i tak naprawdę może w toku posiedzenia być to wprowadzone do systemu i sędzia może wyznaczyć kolejną rozprawę, skracając w ten sposób czas trwania postępowania o kilka miesięcy. W tej chwili trwa bardzo długo, kosztuje bardzo dużo i to jest jedyna zasługa obecnie funkcjonującego ministra sprawiedliwości, który tylko przypomnę, że z ostatnich de facto 33 lat demokracji liberalnej w Polsce jest już tym ministrem przez 10 lat, przez 1/3 czasu i nie zrobił nic dobrego. Tylko wszystkim szkodzi. Czy ktoś jeszcze może by chciał z obecnych? Bardzo proszę, może tam. Ja tutaj zasadniczo zgadzam się z kolegą. Chciałabym tylko dodać, że zdecydowanie sądy powinny być bardziej dostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ogromnym problemem, to może pomijając odpowiedź na pytanie, natomiast sama po sobie widzę, że ogromnym problemem są nieopłacane faktury. I jest to dla zwłaszcza tych najmniejszych przedsiębiorstw problem dramatyczny, ponieważ nieopłacona faktura przekłada się na brak możliwości wykonywania opłat i wpędza bardzo wiele firm w ogromne problemy finansowe. Trzeba to rozwiązać. Być może propozycją jest stworzenie organizacji, arbitrażu w organizacjach pomiędzy pracodawcami, co również odciążyłoby sądy i nie stawiało tej mniejszej firmy, tego mniejszego przedsiębiorcy na pozycji z góry przegranej. Dziękuję. Czy może kolejne pytanie jakieś? To chyba pan był drugi. Pytanie do państwa, którzy deklarowali się, że chcą wprowadzić dobrowolny ZUS, zwłaszcza z państwa z Konfederacji. Państwo mówiliście, że ten dobrowolny ZUS chcecie wprowadzić. Jak jesteście państwo ekonomistami, z pewnością wiecie, że z ZUS-u, który płacimy obecnie, są finansowane obecne emerytury. W związku z tym, co zrobić, żeby po odcięciu tego ZUS-u i po takiej dziurze budżetowej, która powstanie w systemie ubezpieczeń społecznych, obecnym emerytom wypłacać emerytury, no i też również renty, tak? Czy ci emeryci, tak jak powiedział pan z PSL-u, mają jakby iść w kierunku tego, że ściągnąć dzieci do siebie, żeby ich po prostu utrzymywały, czy jednak mogą mieć jakąś nową nadzieję na wypłatę emerytur? Dobrowolny ZUS, oczywiście mówimy o ZUS-ie dobrowolnym dla przedsiębiorców. Proszę państwa, jak państwo doskonale wiedzą, firmy w Polsce ZUS-u nie płacą, ale trzeba być spółką z o.o., żeby tego ZUS-u nie płacić, a jednoosobowa działalność, no niestety ZUS musi płacić i to horrendalnie wysoki względem często możliwości takiej małej firmy. No weźmy pod uwagę jakieś, nie wiem, fryzjerki,
jakiekolwiek drobne biznesy. Przecież to jest dramat, że w tej chwili ZUS to już pod 2000 podchodzi, chyba 2000 w przyszłym roku. Przecież proszę Państwa, no, to się mija z celem. Także jeżeli ktoś naprawdę chce, przechodzi na spółkę z o.o. I nie płaci ZUS-u. Poza tym weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. W praktycznie całej Europie Zachodniej ten ZUS jest dobrowolny. Dla przedsiębiorców mówimy, oczywiście pracownicy będą ten ZUS płacić, tak jak płacili dotychczas. Przedsiębiorców jest oczywiście mniej jak pracowników. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby się skontrować? Bardzo proszę. Oczywiście tak zwana składka na ZUS to jest nie tylko ubezpieczenie emerytalne, ale to jest także ubezpieczenie wypadkowe, rentowe, w tym jest też ubezpieczenie zdrowotne w tej chwili jako 9%. Tutaj oczywiście będziemy chcieli to zwrócić do poprzednich zasad, ponieważ w tej chwili to jest aberracyjna stawka. I całkowita likwidacja ZUS-u będzie problematyczna dla przedsiębiorców, bo pracownicy mogą powiedzieć, a dlaczego my musimy płacić ZUS? Nam także zabiera się to z wynagrodzenia. Dlatego trzecia droga stanęła na stanowisku, że przedsiębiorcy w trudnej sytuacji mają prawo do tak zwanych wakacji od ZUS-u, a więc po to, żeby uniknąć sytuacji, że w przypadku przejściowych problemów ZUS zaczyna prowadzić egzekucję przedsiębiorcy, żeby ten przedsiębiorca mógł skorzystać z takiej przerwy w opłacaniu ZUS-u, kiedy jego sytuacja się poprawi, będzie ten ZUS mógł dalej opłacać. To jest o tyle istotne, że obecnie ZUS prowadzi około 200 tysięcy postępowań egzekucyjnych wobec przedsiębiorców z tytułu zaległych składek. To prowadzi przecież także i do zamknięcia tych firm, do zwolnień pracowników. Te koszty są dużo większe. Sama ucieczka na spółkę z o.o. nie pomaga. O ile dobrze kojarzę, jeżeli jest jednoosobowa spółka z o.o., to nie może być zawarta umowa o pracę z takim wspólnikiem, on jest opodatkowany, znaczy oskładkowany, jeśli chodzi o ZUS, tak jakby był, jakby dalej prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. Przepraszam, jeszcze sekundeczkę, jeśli mogę, jeszcze minutkę. No, musimy wspomnieć jedną ważną rzecz, która tutaj nie padła. ZUS to jest po prostu bankrut i trzeba mówić to Polakom otwarcie. ZUS jest bankrutem, ZUS jest piramidą finansową z definicji, bo wiemy doskonale, że składki, które są wypłacane teraz emerytom i rencistom, renty, emerytury, przepraszam, wypłacane są z bieżących składek osób pracujących. Ten temat trzeba po prostu upublicznić i my o tym mówimy otwarcie. Kiedy nazywamy ZUS piramidą finansową, to się wszyscy z nas śmieją. No nie, proszę Państwa, to jest piramida finansowa. Dziękuję. Według wszystkich danych aktualnie nie spotykam kraju w Europie, w którym tak choruje społeczeństwo pracujące. Chodzi o zwolnienia lekarskie. Znam doskonale kraje wschodu i zachodu. To się jest nieco dziwnego. Przypadki, jeśli chodzi zachód, stosuje metody. Ktoś się schory, nie ma prawa opuszczania miejsca zamieszkania, a za służbę mu doniosł mirek i jeśli trzeba się dać. To jest jedna z metod, gdyby udało nam się sprowadzić, to bardzo zredukowała. Znam przypadki, gdzie lekarze, kiedy wpisują, pracuje w zakładzie, który pracuje po matnicy KOS-u, znam, do których jeżdżą poza ten teren, żeby przybyć sobie zwolnienie. Może jak już trzymam mikrofon w rękach, to coś w tym temacie powiem. Otóż no, trochę proponuje pan zamordyzm, żeby trzymać człowieka, pilnować, że jest w domu i nie. I na tym zwolnieniu. Proszę Państwa, no ja domyślam się, że bo mówił pan o całym świecie, ja domyślam się, że proszę Państwa, dużo osób wykorzystuje właśnie kwestie zwolnień, no ale to wynika z wielu powodów. Jeżeli mamy taką możliwość, no to z tego korzystamy. Ten system jest zepsuty od samego spodu, więc ja bym tak nie generalizował, że po prostu, nie wiem, tak jakoś wyjątkowo Polacy chorują. Po prostu no, wykorzystują to trochę, no bo kwestia płacy, problem jest gdzie indziej. No, trzeba po prostu ludziom pozwolić zarabiać i będą legalnie mogli pracować mniej, nie będą musieli chodzić na zwolnienia. Czy ktoś jeszcze chciałby się w tym temacie wypowiedzieć? Proszę. Dziękuję. Przede wszystkim, szanowni Państwo,
Tak, kwestie zwolnień są nadużywane, tak, powinniśmy uszczelnić system, pełna zgoda. Natomiast może warto też zastanowić się, dlaczego pracownicy w Polsce wykorzystują, kolokwialnie mówiąc, lewe zwolnienia lekarskie. Być może zamiast wprowadzać jakieś rygory sprawdzania przez służby, czy ktoś, kto jest na L4, jest w domu, czy nie, może warto byłoby po prostu dać pracownikom możliwość rzeczywistego odpoczywania na urlopach, wykorzystywania dni wolnych, tak, żeby ludzie nie musieli wykorzystywać fałszywych zwolnień lekarskich do tego, żeby odpocząć. I tutaj umówmy się, to jest złe, należałoby z tym walczyć, ale mamy już do tego pewne narzędzia, bo przecież ZUS może skontrolować to, czy pracownik podczas zwolnienia jest w domu, więc może zamiast zaostrzać rygor, korzystajmy z narzędzi, które już mamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania? Bardzo proszę. Jeszcze, jeśli można, tylko odnieść się do kwestii zwolnień, tak krótko. Bo z jednej strony oczywiście bardzo wiele tych dni wolnych od pracy z powodu zwolnienia, tak jak pan tutaj zaznaczył, ale z drugiej strony Polacy to też są jednym z najciężej pracujących narodów w Europie, jeśli chodzi o godziny pracy. Być może problemem też jest to, że poszczególne instytucje typu ZUS, NFZ, one ze sobą nie współpracują i brak jest takiej całościowej, holistycznej polityki państwa w zakresie tego, że po pierwsze najlepsza jest profilaktyka, aby ludzie mniej chorowali, a jeżeli już zachorują, żeby później była ta rekonwalescencja, rehabilitacja, żeby oni wrócili do pełni zdrowia, a żeby ta choroba nie przeciągała się w czasie. Oczywiście ten problem zwolnień jest przerzucany na przedsiębiorców w dużej mierze, dlatego że za pierwsze 30 dni to my płacimy z własnych środków, mimo że opłacamy te wszystkie wysokie składki ZUS-owskie. I tutaj nasz postulat jest taki, żeby jednak rozważyć kwestię, że za zwolnienia lekarskie płaci ZUS, skoro przedsiębiorcy i tak płacą składki. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jesteśmy w Bielskiej Izbie Gospodarczej, prawda? Więc ja mam pytanie do kwestii biznesowe. Czy jesteście w stanie wznieść się ponad podziały i aby przedsiębiorcy mogli się czuć obsługiwani przez państwo bezpiecznie? Bo wielokrotnie w tej chwili czujemy się jak przestępcy po prostu przychodząc do pewnych urzędów bądź czy do instytucji państwowych. Wielokrotnie sprawy się toczą długimi miesiącami i czy można to w jakiś sposób zmienić, aby rozumiemy, że jeżeli są jakieś sprawy do wyjaśnienia, to owszem, proszę bardzo, ale żeby to się nie ciągnęło miesiącami i trwało albo latami, prawda? Więc to jest też taka sytuacja, że my potrzebujemy też się czuć bezpiecznie we własnym, tak? Dziękuję za to pytanie. Jako Urząd Miasta, jak była sytuacja związana z epidemią, to jako jedni z pierwszych w kraju, jako samorząd prowadziliśmy uchwałę, na mocy której przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci ograniczeniami wynikającymi z przepisów, mogli ubiegać się o dofinansowanie z budżetu miasta jako rekompensaty dla poniesionych strat. Jest to przykład praktycznego działania naszego samorządu, który wiadomo jest zarządzany przez pana prezydenta Michała Litwiniuka, który jest z Platformy Obywatelskiej. Ja dzisiaj startuję jako kandydat Koalicji Obywatelskiej, więc siłą rzeczy podejmujemy takie postawy, na mocy których możemy udowodnić, że na sercu nam leży rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarki naszego kraju. Jako samorząd też współpracujemy z Izbą Gospodarczą, bywamy częstym gościem i wykonsultujemy przygotowywane przez nas działania. Stąd też słuchamy głosu przedsiębiorców. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? W tym temacie. Proszę bardzo. Ja myślę, że ostatnie lata spowodowały całkowity brak zaufania pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Ja zawodowo zajmuję się partycypacją społeczną i tworzeniem partnerstw międzysektorowych i wydaje mi się, że w tym jest nadzieja dla wszystkich grup społecznych w Polsce, bo tutaj mówimy o przedsiębiorcach, którzy są bardzo ważni i
przez ostatnie lata rzeczywiście byli traktowani po macoszemu i też przez 14 lat prowadziłam może nie przedsiębiorstwo, ale instytucje i też zmierzyłam się z podobnymi problemami. Natomiast myślę, że trzeba w tym państwie naprawić współpracę na poziomie lokalnym i na poziomie Sejmu, Senatu i odideologizować pewne działania związane z jakby bardzo ważny aspekt, żeby mieszać spraw ideologicznych ze sprawami ekonomicznymi i wtedy na poziomie lokalnym partnerstwa międzysektorowe myślę byłyby dobrym rozwiązaniem, a przede wszystkim ja może trochę utopijnie lub naiwnie wierzę w konsultacje społeczne i wierzę w ich siłę, jeżeli one są realnie prowadzone i tu środowisko przedsiębiorców mogłoby mieć też bardzo dużo do powiedzenia. Ja nie znam dokładnie szczegółów problemów związanych z tym. Wiem, że procedury prawne i też sądowe i inne są koszmarne. Przechodziłam to może w mniejszej skali, ale wydaje mi się, że musimy od początku nauczyć się rozmawiać między sektorami, żeby nie... To jest taki, nie wiem, ta wrogość, która została wprowadzona między biednymi pracownikami, bogatymi pracodawcami, tak? Czy w innych obszarach, że lewacy, prawacy, feministki, niefeministki, różne inne takie aspekty, one się jakby przerzuciły na prawodawstwo i zabrakło logiki, zabrakło po prostu mądrości w tym wszystkim. Interes partyjny stał się ważniejszy. Dziękuję. Dziękuję. Ostatnia wypowiedź w tym temacie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak samo jak i Państwo jestem przedsiębiorcą i dlatego utożsamiam się z pewnymi rzeczami, które proponujemy jako trzecia droga. Przede wszystkim VAT i PIT tylko zapłaconych faktur, zawieszenie składek ZUS dla firm, które są w kłopotach, obniżenie stawek VAT z 23 na 15 i z 8 na 5. Większa odpowiedzialność urzędników za ich błędy, no i powrót składki zdrowotnej do poprzednich zasad. Dziękuję. Okej, jeszcze mówiłem ostatnio, ale widzę, są chętni, a dla nas też to ważne pytanie. Jeszcze 10 sekund odnośnie tego pytania konkretnie. To po prostu nie mamy odpowiedzialności urzędników. I oni mają po prostu dobrowolność, więc to jest chyba istota, to jest clue tego problemu, że przychodzimy do urzędnika i musimy się przed nim kłaniać, a powinno być po prostu odwrotnie, to on pracuje za nasze pieniądze. Dziękuję. Ja tylko minutkę. Nie wstydem jest przyglądać się, jak robią to inni. Ekspansja firm transportowych na zachodnie firmy, gdzie wiemy, z czego to wynika, jakie są ułatwienia, jakie składki różnego rodzaju. Trzeba się temu przyjrzeć i zastosować tu w Polsce, jeżeli tam to działa i skłania naszych przedsiębiorców do tego, że zakładają tam firmy, co u nas nie gra. I tu popieram lewicę w tym, co mówi w tej agresji, żeby zacząć rozmawiać. Widzę ważny temat. Ja chciałem ad vocem tutaj do pana z Konfederacji. Ja nie wiem, w jakich urzędach pan sprawy załatwia. My jako Urząd Miasta jesteśmy otwarci na przedsiębiorców. Słuchamy przedsiębiorców zarówno w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego, wnioski o zmianę miejscowych planów, o uchwalanie nowych. Staramy się procedować. Tutaj też ktoś wspomniał dzisiaj o tym poważnym zagrożeniu, jakim było wprowadzenie tak zwanej rewolucji w planowaniu przestrzennym, gdzie praktycznie grozi paraliż większym ośrodkom miejskim. Myśmy, żeby temu przeciwdziałać, na ostatniej sesji Rady Miasta wprowadzili kilkanaście przystąpień do opracowania miejscowego planu, żeby na tej podstawie jeszcze według rządów starej ustawy móc pomagać przedsiębiorcom w ich rozwoju i ewentualnie doprowadzić do uchwalenia tych planów, żeby mogły osoby zainteresowane, przedsiębiorcy inwestować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może już ten temat. 10 sekund tylko, jeśli mogę odpowiedzieć tutaj na to. Ja mówię bardzo ogólnie o problemach, które są w Polsce, nie o konkretnie pana urzędzie, a sławetny przykład sprzed taki niedawno, co lodziarka nie dała klientowi paragonu, tylko położyła go na ladzie, dostała 3000 kary, o ile się nie mylę. Tak, proszę państwa, to jest w ogóle w świecie absurdu żyjemy i to trzeba sobie odpowiedzieć. Ja tylko minutkę. Prawo to jest jedno i na to posłowie mają wpływ, ale druga kwestia to jest jakby nastawienie urzędników i takie prawo powielaczowe, które schodzi z ministerstwa w dół, podejście do przedsiębiorców.
Ja zawodowo zacząłem pracę w 96 roku i wtedy to podejście było takie bardzo restrykcyjne. Przedsiębiorcy byli faktycznie traktowani jako krętacze, złodzieje, prywaciarze, tak? Później to się nawet trochę zmieniło. Pamiętam, byłem wręcz w szoku, kiedy przyszła kontrola z Urzędu Skarbowego. Usłyszeliśmy podziękowanie, że stworzyliśmy fajną, dużą firmę, stworzyliśmy 200 miejsc pracy. Oni nas skontrolowali, owszem, znaleźli jakieś rzeczy, zasadnie, bo faktycznie popełniliśmy błąd. I to było bardzo kulturalnie i grzecznie. Teraz odnoszę wrażenie, że chyba to znowu się zmienia. Czego przykład z tym paragonem, czy z tymi żarówkami, które też wszyscy przesłyszeliśmy, kiedy urzędniczki przyszły, prosiły o włożenie żarówki i później też ukarali przedsiębiorcę. Co do tego, czy potrafimy wspólnie rozmawiać. Proszę zobaczyć. Wystarczy nie głosować na jedną listę. Pozostali się dogadali. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy się przed debatą na 5 pytań dodatkowych, więc było 4, teraz ostatnie. Ktoś ewentualnie chciałby? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Może nie tyle bym zapytał, co chciałbym swoje odczucia powiedzieć. Bardzo dziękuję Państwu za to, że dowiedziałem się wielu ciekawych rozwiązań, które Państwo przedstawialiście tutaj. Natomiast to, co mnie osobiście też dotyczy i to, co, na co chciałbym mieć realny wpływ, to myślę, że po całej tej debacie uświadomić sobie i wiedzieć, że w Polsce dzisiaj, na dzień dzisiejszy, zawiesiło działalność 370 tysięcy firm. I już nie wnikajmy, czy małe, czy średnie, czy to duże firmy, a Państwo mówicie o tym, że zwiększyć PKB na służbę zdrowia, trzeba na badania, zwiększyć, Pani z Lewicy też z PKB, a pytanie, kto PKB ma wytwarzać, jak wystartować, jak postawić na tory ten wykolejony pociąg, który nazywa się rozwój gospodarczy naszego kraju, bo on jest wykolejony w tej chwili, bo jest ujemny, jest recesja w tej chwili. Więc nikt z Państwa nie powiedział, myślę, że Państwo macie to zakodowane, ale nikt z Państwa nie powiedział o tych 720 miliardach euro, które jest z KPO i po które nasz rząd się nie pokwapił odblokować, tak? I nie zrobił tego, co powinien robić, bo dzisiaj gospodarka wyglądałaby znacznie inaczej. I jeżeli chodzi o badania i rozwój, chciałem powiedzieć tylko jedno, znaczy też jedno zdanie, ponieważ Państwo mnie znacie, w Izbie też mnie znacie i wiecie, że tam wtedy, kiedy mogłem decydować, to ta przedsiębiorczość, badania i rozwój były mi bardzo bliskie. I my jako kraj na badania i rozwój mieliśmy poważne problemy, żeby wykorzystać pieniądze, które pochodziły z Unii Europejskiej. Bo średnie i małe firmy nie są zainteresowane. One innowacji robią masę, ale centrów badawczo-rozwojowych raczej nie tworzą. I należałoby myśleć o współpracy tych małych, średnich przedsiębiorstw i skłaniać do tego, by korzystały z usług badawczo-rozwojowych tam, w tych centrach badawczo-rozwojowych. I takie firmy mamy w województwie lubelskim, które stworzyły dzięki pomocy publicznej, z środków strukturalnych z Unii Europejskiej, tych właśnie, które były przeznaczone na badania i rozwój. I następna rzecz, szanowna pani profesor, gospodarstwa rodzinne to wręcz hasło nasze, w każdych wyborach nasze hasło. Mam gospodarstwo. Nie wiem, czy ono jest jeszcze rodzinne, czy nie jest rodzinne, bo żaden rząd, żadne państwo nie definicji tego opracowało. Natomiast jak zmroziła mnie pani tym, co pani powiedziała, bo jeśli ja ze 180 hektarami mam konkurować z oligarchą, który ma 100 tysięcy hektarów i po to, że i będę utrzymywał tylko gospodarstwo rodzinne, to jest bankructwo moje nieuchronne w bardzo krótkim okresie czasu, bo czy chcemy, czy nie chcemy, granice z Unią Europejską zostaną otwarte, to jest kwestia czasu. Nie trudno nam dzisiaj określić ten czas.
I naszą, proszę Państwa, rolą, myślę, jest to, byśmy dzisiaj już zawinęli rękawy i to, co da się zrobić, dostosowali nasze rolnictwo do tego procesu. Do tego procesu. I tutaj należy uruchomić wszystkie działania, nie czas i miejsce o tym mówić, ale wszystkie działania, byśmy sprostali tym wymaganiom i byśmy zachowali tą naszą zdrową żywność, którą dotychczas produkujemy. Drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz. W przemyśle, w biogospodarce w Lubelskim pracuje 75% zatrudnionych osób. W przemyśle rolno-spożywczym 34%. To jest podstawa, to jest, już nie? Pracuje. Więc to jest podstawa naszego tutaj funkcjonowania gospodarczego jako tego, powiedzmy, subregionu lubelskiego, już tak powiedzmy, albo regionu lubelskiego całego. Więc pytanie takie, dlaczego akurat mamy zwiększać, bo w moim odczuciu zwiększanie PKB jest dzisiaj, czy odsetka PKB na poszczególne resorty czy działy gospodarki jest nierealne, natomiast po pieniądze leżą na stole, trzeba je wziąć. Dobrze, to faktycznie ilość wątków, które zostały poruszone, jest dość przytłaczająca. Mam nadzieję, że nie pominę żadnych istotnych kwestii. Na początek PKB na ochronę zdrowia i KPO. O KPO wspominałyśmy, więc może gdzieś umknęło w ilości wypowiedzi, natomiast był to temat poruszany. Tak, to są, tak jak wspominałam, pieniądze, miliardy, które leżą i po które nasz rząd nie chce się schylić. Pełna zgoda. Dlatego konieczna jest, no po prostu, umówmy się, zmiana rządu, ponieważ ten rząd miał na to czas, nie zrobił tego i nie zrobi tego. Potrzebujemy rządu, który będzie potrafił rozmawiać z Unią Europejską, ustali tak silną pozycję negocjacyjną dla Polski, na czym zyskamy wszyscy. Jeżeli chodzi o zwiększenie nakładów na PKB, ja wiem, że to jest temat bardzo dyskusyjny i ile osób, tyle opinii, natomiast w dalszym ciągu uważam, że jest to inwestowanie w ochronę zdrowia, a nie dosypywanie do wora ochrony zdrowia. Warto też zauważyć, że w chwili obecnej Polska i nasz procent PKB na ochronę zdrowia jest jednym z najniższych w Europie, jeśli chodzi o procent per capita. Pod nami są, z tego co pamiętam, Węgry i Rumunia. Także równajmy się do lepszych, nie do gorszych. I naprawdę uważam, że jest to niezbędne. Wspomniał Pan o... Dokładnie. Też tutaj... Jeżeli chodzi o to, dlaczego przedsiębiorcy nie korzystali albo nie będą korzystali założenie ze środków KPO na innowacje, to przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że procedury, które wtedy były do wykorzystania z tych środków, były bardzo trudne tak naprawdę i może wystarczy odbiurokratyzowanie trochę tych procesów. Ja mówię o środkach unijnych, które były przeznaczane na innowacje i te procedury były odstraszające. Tutaj, na badania, rozwój, innowacje. Tutaj na drugim końcu teraz Pan się zgłosił, to może mikrofon. Może tak szybko po drodze, jak mam już mikrofon. Kto ma mikrofon, ten rządzi podobno. Pan jest pokazany, gdzie właśnie my jesteśmy. Nasz region właśnie. Tutaj ale przekażę. W takim właśnie miejscu, jak Pan pochodził Europy, więc korzystajmy z tego. Z tego dobrodziejstwa. Na tranzycie się zawsze najlepiej zarabiało. Ja akurat jestem z Zamościa. Ponieważ to ostatnie pytanie, więc umówmy się, że każdy, kto będzie chciał się wypowiedzieć, dostanie tą możliwość. Ja się wytłumaczę, Panie Marszałku, dlaczego nie wspomniałem o KPO i o środkach funduszy strukturalnych ze względu na szczupłość czasu. Te zagadnienia były tak ciekawe, tak szerokie, że brakowało. Natomiast środki z funduszy europejskich, one wiążą się przede wszystkim z zagadnieniem praworządności. Praworządności, której dzisiaj nie mamy, kiedy widzimy, że jest totalnie upolityczniona prokuratura. Do sądu trafiają tylko te sprawy, które prokuratura chce przekazać. Ja sam skarżyłem na przykład ministra Ziobro za zakaz agitacji, który prowadził na terenie Urzędu Miasta w Zamościu. Prokurator stwierdził, że nie było żadnej agitacji i w nagrodę za chwilę został prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, największej prokuratury w kraju okręgowej, a jako ciekawostka był 3 lata w zawodzie prokuratora. Takie były skutki. Ale wracając do meritum. Musimy przywrócić praworządność, bo te środki są
To jest 770 miliardów z KPO, którymi tak chwalił się premier Morawiecki, że je wynegocjował, ale to jest też 75 miliardów z funduszy strukturalnych, o których Komisja Europejska już mówi, że od 1 stycznia te środki nie zostaną uruchomione, jeżeli w Polsce nie zostanie wrócona praworządność. A więc, szanowni państwo, mamy do wyboru Kaczyńskiego i Ziobry albo ponad bilion złotych dla Polski na rozwój gospodarki, na edukację, na szkolnictwo, na ochronę zdrowia. I to państwo wybieracie, co jest dla was ważniejsze. Dziękuję. Proszę przekazać mikrofon. To mnie poruszyło, więc ja tutaj się wetnę trochę. Nie można jednostronnie, czy mamy założyć, że za te 720 tysięcy czy coś takiego, czy milionów mamy sprzedać naszą suwerenność? Przecież Unia i rządy wyraźnie nam tutaj, rząd niemiecki wyraźnie nam powtarza, że jeżeli wpłynie na wynik wyborów taki, żeby był po ich myśli, to wtedy te pieniądze dostaniemy. Pani Ochojska i europarlamentarzyści z Platformy wyraźnie sami przyznają otwartym tekstem, że obstawali w europarlamencie z cofnięciem nam wszelkich funduszy, za nieprzyznawaniem nam tych pieniędzy. To jest raczej jednoznaczne i tu nie można mówić, że to tylko nasz rząd jest winien, że tych pieniędzy nie dostajemy, bo to jest wyraźne postawienie nam warunków, wyraźny szantaż, że jeżeli Tusk zostanie premierem, to wtedy te pieniądze dostaniemy. Wyraźnie to jest, wyraźnie nam to niedwuznacznie dają do zrozumienia. No ale fakt, bez przerwy taki wydźwięk tego słychać. Nie mówiąc już o tym, że to nie jest, nie miała być darowizna, tylko kredyt, który mógłby nam potem bokiem wyjść. Tak. Proszę państwa, powiedzmy sobie wyraźnie, bo za bardzo się chyba... Proszę o... Za bardzo się chyba emocjonujemy tymi pieniędzmi. Proszę państwa, to jest kredyt, a poza tym musimy spełnić tyle tych kredytów milowych, że to sprzedanie suwerenności to mało powiedziane. My musimy sprzedać w ogóle wszystko i dostosowywać się pod każdym względem do absurdalnych pomysłów unijnych. Także trzeba się zastanowić, bo nie wszystkie pieniądze są warte. Dziękuję. Na pewno trzeba powiedzieć jedno. Polska to nie słoń w porcelanie. No, jeżeli mówimy o suwerenności, to co? Słowacja traci suwerenność, Francja traci suwerenność. No inne kraje, jeżeli z tego wszystkiego korzyszczą, a my się do tego słoika składamy. No drodzy państwo, jeżeli KPO zapanuje na jednym, ja w samorządzie już jestem 13 lat, to co się dzieje z Polskim Ładem? Chaos wydawania tych pieniędzy, sposób wydawania tych pieniędzy, to jest skandal. Jestem przewodniczący Komisji Infrastruktury. Jeżeli się mówi o tym, że 10 miliony składaj wniosek, później się dzwoni, jak złożycie na 10, dostaniecie 5, później 5, to są rozmowy kulerowe. Wy państwo o tym nie wiecie, to jest skandal po prostu. Druga rzecz, to co zrobił Polski Ład, przecież jeżeli droga jeszcze 5 lat temu kosztowała 1 000 000 zł, dzisiaj kosztuje 3 i nie ma kto tego robić, rzucenie takiej pieniędzy bezmyślnie. Po tym COVID-zie, gdzie 200 miliardy też przyszło i były dawane bez jakiegoś rozsądku, bez mądrości, tak jakbym na rynku stał i dzisiaj wizytówki dawałem, to tak mogę powiedzieć, że Jarosław, co ich nazwie może tak fajnie, żeby im pasowało, Żwirek i Muchomorek jeżdżący po Polsce i ojcowie tej gospodarki. To jest skandal. Czekajmy na te środki KPO i myślę, że programy z tego KPO będą mądre, rzeczywiście mówiące o problemach naszego regionu, o bezpiecznej wydawaniu pieniędzy, aby wydać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dwa zagadnienia. Odnosząc się do ustroju rolnego państwa, to już artykuł 23 Konstytucji Rzeczpospolitej mówi, że podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Pytanie, jak traktujemy konstytucję, jak to się przekłada na ustawy, rozporządzenia i akty wykonawcze. Natomiast co do KPO, tutaj jestem wieloletnim praktykiem, jeśli chodzi o fundusze. I pytanie o KPO to jest nie do nas pytanie, tylko do obecnie rządzących. Bo gdybyśmy mieli inny układ władzy w Polsce, to dawno pieniądze by pracowały na rzecz naszego rozwoju. I tu szczególnie istotny ten element, jak wspierać przedsiębiorców. Tutaj można długi wykład prowadzić. Jest jedno zagrożenie, że
Uzależnianie firm od kroplówek, czyli łatwych pieniędzy, bez czytelnych kryteriów, to tak naprawdę może w dłuższej perspektywie psuć gospodarkę. Co innego, jak te pieniądze wpływają przez samorządy, są organizowane przetargi, w których przedsiębiorcy biorą udział i realizują, plus pieniądze na badania, rozwój, na budowanie przewag konkurencyjnych po to, żeby wzmacniać ich konkurencyjność, innowacyjność, to wtedy się zgodzę. Natomiast trendem jest to, że coraz przechodzimy płynnie na przestrzeni wielu okresów programowania od dotacyjnego systemu wspierania do systemu instrumentów finansowych, gdzie są instrumenty zwrotne lub częściowo zwrotne. Ale to jest długi temat. Uważam, że wspierać przedsiębiorców powinniśmy też mądrze, a do tego mogłyby posłużyć w znakomitym stopniu pieniądze z KPO, który póki co nie ma. Dziękuję bardzo. Już wszyscy Państwo mieli możliwość się wypowiadać, jak mikrofon wędrował praktycznie. Było 5 pytań, wszyscy odpowiadali. Dziękuję bardzo. Chyba na tym zakończymy debatę, bo ona i tak się przyciągnęła ponad planowany czas. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom. Życzę Państwu osobistego sukcesu w tych wyborach, jak najlepszego wyniku. Na pewno nie wszyscy, ale pewnie część z Państwa zakończy te wybory sukcesem. Będziecie reprezentowali nas w parlamencie. Mam nadzieję, tak jak dzisiaj zechcieliście nas odwiedzić, walcząc de facto o głosy, tak? Gdy już uzyskacie mandat parlamentarzysty, również nie pogardzicie naszym zaproszeniem, żeby jak najczęściej odwiedzać nas i słuchać, co przedsiębiorcy mają do powiedzenia. Mam nadzieję, że nieobecni w tej debacie po czasie uznają, że popełnili błąd. Dziękuję bardzo. Na tym zakończyliśmy.